ze względu na to, że nie chcielibyśmy tych wypowiedzi zniekształcić, to umówiłem się z panią dyrektor Szabłowską, że ona poda, może już nawet podała na czacie swój telefon czy adres mailowy, że w celach autoryzacji czy w każdym razie no, skontaktowania się z dyskutantami no, dla wyjaśnienia też pewnych jakichś wątpliwości. Proszę państwa, i teraz chciałem jeszcze powiedzieć, tak się umówiłem z czwórką panelistów, których witam i których jeszcze później przedstawię. Tak się umówiłem, że no niejako na zasadzie wyciągnięcia przed nawias powiem kilka takich kwestii ogólnych, tak żeby referenci czy paneliści mogli przejść już do samego no, jądra problemu, do tego zagadnienia, które nas interesuje jak najbardziej. I tak no, no, no już ściśle. No, nie trzeba nikogo przekonywać, że temat tego dzisiejszego wystąpienia jest bardzo taki gorący i aktualny. Dużo się tutaj dzieje. Są dyskusje wśród polityków i to nas może mniej teraz interesuje, ale także wśród prawników, zarówno praktyków, jak i przede wszystkim akademików. Chodzi tutaj o interpretację z pewnego punktu widzenia i w pewnym kontekście decyzji Rady Unii Europejskiej z 14 grudnia 2020 roku w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Przypomnę, że podstawą traktatową tej decyzji jest artykuł 311 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Treść powołanej decyzji jest różnorodna i bogata i o tym będą mówić paneliści i dyskutanci. Ja tylko ograniczę się do stwierdzenia, że najważniejszym, jakkolwiek nie jedynym, ale najważniejszym i takim najżywiej dyskutowanym zagadnieniem unormowanym w tej decyzji Rady jest stworzenie podstaw prawnych dla utworzenia nowego tak zwanego funduszu odbudowy Unii Next Generation EU, z którym wiąże się perspektywa ogromnego zasilenia finansowego państw członkowskich w formie dotacji i w formie pożyczek. I ponieważ jest to zagadnienie bardzo szerokie, to ograniczyliśmy się do takiego aspektu, który akurat w Polsce, jak się okazuje zresztą nie tylko w Polsce, jest bardzo żywe, mianowicie zagadnienie zgody państw członkowskich, w tym przypadku Polski, na tę decyzję, która przybiera formę ratyfikacji. Tutaj dla porządku muszę powiedzieć, że proces ratyfikacji tej decyzji w Polsce jeszcze się nie rozpoczął, a w każdym razie nic mi nie wiadomo o tym, żeby Rada Ministrów formalnie wystąpiła do Sejmu z projektem ustawy ratyfikacyjnej. W większości państw członkowskich proces akceptacji decyzji Rady, najczęściej ratyfikacji, już się zakończył. Natomiast wśród państw oprócz Polski, w których ta ratyfikacja się jeszcze nie zakończyła, są od kilkunastu dni Niemcy, bo jak wiadomo, ta ustawa ratyfikacyjna została zaskarżona do Bundesverfassungsgericht, a Bundesverfassungsgericht wstrzymał podpisanie tej ustawy przez prezydenta. O tym prawdopodobnie będzie jeszcze później mowa w wystąpieniach naszych referentów, czy przynajmniej jednego z kolegów referentów. Przypomnę także, że w Polsce ratyfikacje oprócz umów międzynarodowych podlegają także pewne akty prawne Unii i ta decyzja na podstawie właśnie artykułu 311 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest takim aktem, który z mocy wyraźnego przepisu ustawy o umowach międzynarodowych artykułu 11a właśnie podlega ratyfikacji. Natomiast problemem tym centralnym, który nas dzisiaj będzie interesować, jest to, w jakim trybie ma nastąpić ta ratyfikacja, ponieważ teoretycznie w grę wchodzą tutaj dwa przepisy, to jest albo artykuł 89, albo artykuł 90 Konstytucji. I od tego, który tryb się wybierze, a być może wyniki naszej konferencji wpłyną na decyzję parlamentu w tej kwestii,
Otóż od tego zależy to, jakie kworum i jaką większość w parlamencie wymaga się. Mianowicie, jeśli miałaby to być ratyfikacja na podstawie artykułu 89 Konstytucji, to wymagana jest ustawa taka, że tak powiem, normalna, to znaczy uchwalona zwykłą większością głosów w obecności połowy posłów i połowy senatorów. Natomiast gdyby to był tryb z artykułu 90, no to wymagane jest w obu izbach parlamentu kworum połowy posłów i senatorów i większość 2/3 głosów posłów lub senatorów. I w tej sytuacji trzeba zdecydować, czy posłużę się tutaj określeniami z obu tych wchodzących w grę przepisów, czy mamy do czynienia z aktem, który powoduje znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym. To jest artykuł 89, ta formuła z punktu 4, czyli znaczne obciążenie państwa pod względem finansowym, czy też druga możliwość, przekazanie organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach. No i to zagadnienie wymaga przede wszystkim interpretacji artykułu 90 Konstytucji. Też, jak wiadomo, to jest przepis, który był przedmiotem wielu wystąpień, zarówno przedstawicieli doktryny, no niektóre z tych osób są obecne dzisiaj. Wypowiadał się także na ten temat Trybunał Konstytucyjny. Wprost wypowiadał się właściwie w 3 takich sprawach. To jest w sprawie dotyczącej traktatu akcesyjnego w 2005 roku, traktatu z Lizbony w 2010 roku i ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej dotyczącej zmiany artykułu 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 2013 roku. To jest sprawa K33/12 i to jest właściwie najważniejsza wypowiedź Trybunału w tej kwestii, bo tam najszerzej Trybunał na podstawie literatury i na podstawie wcześniejszego orzecznictwa Trybunału dokonał wykładni artykułu 90 i tam właśnie zakwalifikował taką inną decyzję, akurat decyzję Rady Europejskiej z tego punktu widzenia i nawiasem mówiąc orzekł, że to nie jest decyzja, która wymaga, żeby zastosować artykuł 90. I w tym orzeczeniu K33/12 Trybunał wypowiedział wiele ich poglądów, jak rozumieć artykuł 90. Jeśli państwo pozwolą, to ja krótki taki cytat, dwa takie wycinki przedstawię. Mianowicie Trybunał powiedział wtedy tak. Trybunał Konstytucyjny, uwzględniając swoje dotychczasowe orzecznictwo oraz poglądy dotyczące szczególnej roli artykułu 90 Konstytucji, uznał, że konieczność zastosowania tego przepisu występuje, gdy po pierwsze przedmiotem umowy są kompetencje władcze, na podstawie których organy krajowe wydają akty prawne, w szczególności akty prawodawcze wiążące podmioty podległe. Po drugie, kompetencje zostają powierzone organizacji lub organowi międzynarodowemu czy ponadnarodowemu. Po trzecie, skutkiem tego powierzenia jest możliwość wykonywania tych kompetencji przez tę organizację w taki sposób, że może ona wydawać akty prawne, przede wszystkim akty prawotwórcze, wiążące podmioty podległe i organy krajowe. I wreszcie po czwarte, z reguły kompetencje powierzone nie są prostą sumą kompetencji przekazanych. Dalej Trybunał powiedział w nieco innym miejscu, kompetencja na gruncie artykułu 90 oznacza upoważnienie danego organu władzy publicznej do podjęcia określonych działań. Działania te mają co do zasady charakter władczy, związane są z wydawaniem aktów prawnie wiążących. Akty te mogą ingerować w sferę prawnie chronionych dóbr jednostki. I wreszcie ostatnie zdanie, kryterium weryfikującym spełnianie przesłanki artykułu 90 Konstytucji jest także kryterium skutku umowy międzynarodowej albo aktu zrównanego z umową międzynarodową. I teraz
To jest, no, można powiedzieć, to ogólne stwierdzenie, ale teraz za każdym razem trzeba te kryteria przymierzyć do konkretnej sytuacji, no, w tym przypadku do decyzji Rady Unii Europejskiej z grudnia ubiegłego roku. Jak wiadomo, w internecie jest dostępna, a także Państwu została udostępniona opinia pana profesora Jacka Zaleśnego. Wiadomo mi także, że są inne opinie reprezentujące inny pogląd, inne stanowisko, ale nie udało mi się do nich dotrzeć, ale skądinąd wiadomo mi też, że autorzy też tej opinii, czy przynajmniej jeden z nich, który się uśmiecha tutaj do mnie, jest wśród nas, no i mam nadzieję, że zabierze głos w dyskusji. Proszę Państwa, no, udało mi się pozyskać do tego przedsięwzięcia, zorganizowanego zresztą w krótkim czasie i to jeszcze przedzielonym świętami, czwórkę panelistów, którzy zabiorą teraz głos i wystąpią w kolejności takiej ustalonej przez nas. I chciałem niniejszym przedstawić i przywitać pana profesora Jacka Zaleśnego, politologa i konstytucjonalistę z Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie pana profesora Dariusza Adamskiego, specjalistę z dziedziny europejskiego prawa zarządzania gospodarczego z Uniwersytetu Wrocławskiego i aktualnie prorektora tego uniwersytetu. Po trzecie panią profesor Aleksandrę Kustrę-Rogatkę, teoretyczkę prawa, konstytucjonalistkę i specjalistkę także z zakresu europejskiego prawa konstytucyjnego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I wreszcie last but not least profesora Jana Barcza z Akademii Koźmińskiego, specjalistę z dziedziny prawa międzynarodowego, europejskiego i także znawcę problemów ustrojowych Niemiec. Zanim oddam głos panelistom, chciałem Państwa poprosić zwyczajem takich konferencji dla poprawy zwłaszcza słyszalności, bo nie wiem jak z tym jest, czy mnie słychać na przykład, czy nie. Jak się okaże, że mnie nie słychać, to będzie bardzo zabawne. Chciałem Państwa poprosić o wyłączenie może kamerek i mikrofonów i włączanie ich wtedy, kiedy będą Państwo zabierać głos w dyskusji. No, doświadczenie tych licznych kilkudziesięciu, czy nawet więcej konferencji, w których uczestniczymy, wskazuje na to, że to pomaga no, zarówno mówcom, jak i słuchaczom. I to tyle z mojej strony. Uprzejmie proszę o w takim razie wyłączenie tych kamerek i tak dalej. Natomiast oddaję głos pierwszej osobie, autorowi tej opinii, która była udostępniona z prośbą o zrekapitulowanie tych poglądów. Zapraszam pana profesora Jacka Zaleśnego. Szanowni Państwo, jeśli mogę na chwileczkę jeszcze tutaj, zanim pan profesor wystąpi, mieć jedną prośbę, ponieważ przełączanie Państwa na tak zwane wyróżnienie, czyli duży ekran, powoduje krótką przerwę w nagrywaniu, więc prosiłabym każdego tutaj z Państwa panelistów przed zabraniem głosu o krótką przerwę. Ja teraz wyróżniam tutaj pana profesora Zaleśnego. Będziemy mieli krótką chwilkę właśnie, o, już od tego momentu mamy wznowione nagrywanie, także zapraszam pana profesora. Szanowny panie profesorze, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w tej dyskusji, którą przeprowadza kolegium redakcyjne Europejskiego Przeglądu Sądowego. Niemniej jednak przejdę do meritum zagadnienia. Chciałbym Państwa poprosić o minutę ciszy, bo zmarł właśnie pan profesor Wiesław Skrzydło, nestor naszego no, towarzystwa akcyjnego, nestor polskich akcjonistów. Także poproszę o minutę ciszy Państwa. Serdecznie Państwu dziękuję. Przechodząc do meritum zagadnienia. Ono się sprowadza do następujących pytań badawczych. Czy na podstawie decyzji
Rady Unii Europejskiej z 14 grudnia 2020 roku w sprawie systemu zasobów własnych ma miejsce uzyskanie przez organy Unii Europejskiej nowych kompetencji. A jeżeli ma taka ewentualność zachodzi, to czy z tym nabyciem nowych kompetencji przez organy Unii Europejskiej wiąże się proces ingerowania w kompetencje organów władzy państwowej państw członkowskich Unii Europejskiej? Jeżeli natomiast to ingerowanie ma miejsce, to czy z niego wynika przenoszenie kompetencji organów władzy państwowej na rzecz organów Unii Europejskiej, kompetencji określonych czy to przepisami konstytucji, czy mającymi swoje rozwinięcie do określenia i rozbudowania w przepisach rangi ustawowej? I jako właśnie odpowiedzią, pochodną odpowiedzi na te pytania jest ta kwestia kolejna, kwestia natury formalnej, czyli kwestia trybu postępowania. Bo jeżeli decyzje Rady wywołują podobne następstwa, jak skutki wielu typowych zobowiązań, które podejmuje państwo polskie w środowisku międzynarodowym, to to stosujemy artykuł 89, co nie budzi wątpliwości. Jeżeli natomiast doszło do spełnienia przesłanek z artykułu 90, to wtedy oczywiście ten artykuł 90 ma użyć. Kwestia, o której dzisiaj mówimy, to jest kwestia, która de facto sprowadza się do motywu oceny skutków regulacji. Taka ocena skutków regulacji właśnie w kontekście ustroju Rzeczypospolitej, ustroju relacji zachodzących między państwem członkowskim a Unią Europejską. I zgodnie z kanonami legislacji prawidłowej, tego typu dyskusja, właśnie tego typu ocena skutków regulacji, ona powinna poprzedzać proces podejmowania zobowiązań przez Radę Ministrów. Natomiast w warunkach polskich de facto ta ocena jest sporządzana już po podjęciu zobowiązania przez Radę Ministrów, a przed związaniem się tym zobowiązaniem. Co z punktu widzenia, mówię, kanonów legislacji prawidłowej samo w sobie budzi przynajmniej moje wątpliwości. Jeszcze jedna uwaga taka na wstępie, to jest pole badawcze, co jest przedmiotem mojej wypowiedzi. Otóż właśnie przedmiotem mojej wypowiedzi nie czynię kwestii konstytucyjności podjętych zobowiązań, czyli nie czynię kwestii, na ile te zobowiązania przez ministrów podjęte są zgodne z regulacjami polskiej konstytucji, w szczególności z regulacjami z artykułu 216 Konstytucji, chociażby w kontekście długu publicznego, jego wysokości możliwej do zaakceptowania przez ustrojodawcę, czy w kontekście artykułu 217 w zakresie nakładania podatków i tego typu danin publicznych. I właśnie w ramach tego pola badawczego formułuję teraz już swoją wypowiedź. Sama tematyka przenoszenia kompetencji na rzecz organów Unii Europejskiej, o czym już pan profesor właśnie wspomniał, jest przedmiotem bogatej refleksji, nie tylko orzecznictwa Trybunału Polskiego, ale przede wszystkim bardzo bogatej refleksji polskiej doktryny prawa konstytucyjnego. W tym zakresie wskazałbym takie trzy fundamentalne monografie. Monografię pana profesora Krzysztofa Wojtyczki, pana profesora Marka Dobrowolskiego, czy najnowszą pana profesora Jerzego Jaskierni, Funkcje Konstytucji RP w dobie integracji europejskiej i radykalnych przemian politycznych. Nie przez przypadek przywołuję te ustalenia polskiej doktryny prawa konstytucyjnego, bo właśnie w zakresie, który nas dzisiaj interesuje, w zakresie decyzji Rady, w mojej opinii te ustalenia doktryny są nie tylko całościowe, ale też są spójne wewnętrznie, a przede wszystkim właśnie o takim wysokim potencjale aplikowalności do tego konkretnego stanu faktycznego, czyli do decyzji Rady 14 grudnia roku 2020. W kontekście skutków prawnych decyzji Rady pytaniem wyjściowym jest pytanie o następstwa prawne decyzji akcesyjnej, traktatu akcesyjnego
podpisanego w Atenach w roku 2003. Czy wskutek podjęcia tego zobowiązania, tej decyzji nastąpiło przeniesienie in blanco, aby wyrażenie zgody in blanco, aby w przyszłości organy Unii Europejskiej podejmowały, przyjmowały, czyli działały w zakresie kompetencji władczych organów władzy państwowej? Czy też to przyjmowanie kompetencji organów władzy państwowej ma się odbywać w sposób zindywidualizowany właśnie poprzez podejmowanie konkretnych decyzji odnoszących się do konkretnych, nawet tak nazwanych kompetencji? I jeśli chodzi o ustalenia polskiej doktryny, oczywiście to nie ma wątpliwości. W polskiej doktrynie w sposób powszechny przyjmuje się stanowisko, że poprzez traktat akcesyjny nie nastąpiło, to się mówi, zrzeczenie się prawa do prawa, czyli nie nastąpiło zrzeczenie się na przyszłość kompetencji, ale właśnie podjęcie decyzji o konkretnych kompetencji, o których mowa była w tym konkretnym procesie decyzyjnym. A zatem zostając członkiem Unii Europejskiej, podejmujemy zobowiązania i też zgadzamy się, aby w przyszłości mogły być podjęte kolejne, następne zobowiązania. Natomiast, i to jest rzecz arcyważna, kwestia, na którą właśnie zwraca się uwagę i w procesie uchwalania artykułu 9 Konstytucji i w ramach doktryny polskiego prawa konstytucyjnego, że ten proces przekazywania kompetencji zaprogramowany właśnie bezpośrednio, w sposób świadomy, oczywisty, jasny przez polskiego ustrojodawcę właśnie jest procesem świadomie przeprowadzanym, procesem zracjonalizowanym. Czyli on nie może zachodzić dowolnie, nie może zachodzić w sposób pokrętny czy pod pretekstem podejmowania decyzji w innych sprawach. Tutaj możemy zastosować te klasyczne ustalenia jurysprudencji rzymskiej, że triki nie tworzą prawa. Czyli właśnie, że przenoszenie kompetencji jest dopuszczalne, ale właśnie poprzez świadomie podjętą decyzję w trybie prawnie przewidzianym. Ta kwestia jest jasna. Na tą kwestię zwraca się właśnie w sposób staranny uwagę polskiej doktrynie, bo z nią się wiąże kwestia właśnie suwerenności, kwestię suwerenności narodu i się właśnie wyraźnie podkreśla, że na przykład to czyni w swojej naszej monografii pan profesor Jaskiernia, że to mowy nie ma o jakimś obchodzeniu tego artykułu 9 Konstytucji, mowy nie ma o takim pośrednim umniejszaniu kompetencji organów władzy publicznej, bo to zawsze godziłoby w podwaliny ustroju, czyli w zasadę suwerenności narodu, czyli właśnie pozbawiałoby suwerena, realnych atrybutów władzy suwereny, a de facto by sprowadzał tę władzę do jakiejś wydmuszki. I w decyzji Rady podjęto się właśnie ukształtowania systemu zasobów własnych Unii Europejskiej poprzez właśnie odpowiednie dopasowanie do tej potrzeby kompetencji Unii Europejskiej. I zgodnie z decyzją Rady przewiduje się w niej, że najpóźniej do dnia 1 stycznia 2023 roku nastąpi właśnie wprowadzenie opłaty cyfrowej. Ta wprowadzana przez Unię Europejską opłata cyfrowa ma wszelkie cechy nakładania podatku odpowiednio innej daniny publicznej. I właśnie w mojej opinii jest to nowa kompetencja Unii Europejskiej, właśnie kompetencja, która upoważnia organy Unii Europejskiej do podjęcia określonych działań. Podjęcia określonych działań mających władczy prawnie charakter. Czyli podjęcia działań ingerujących bezpośrednio w kompetencje ustawodawcze Sejmu. Bo nakładanie podatków odpowiednio innych danin publicznych, to zgodnie z artykułem 217 Konstytucji jest to wyłączna kompetencja Sejmu. Co więcej, jest to nie tylko, że wyłączna kompetencja Sejmu, ale to jest kompetencja najważniejsza ze wszystkich, jakie posiada parlament. Jak patrzymy na parlament w ujęciu genetycznym, w ujęciu jego ewolucji, w ujęciu relacji parlament
inne organy władzy publicznej, to właśnie ten spór o nakładaniu podatków, o partycypację w tym procesie parlamentu był sporem najważniejszym na przestrzeni dziejów. Tak było i w Izbie Gmin w Anglii, tak samo było w Sądach Generalnych francuskich, tak samo było i jest w Rzeczypospolitej. To jest najważniejsza z ważnych kompetencji Sejmu, parlamentu jako takiego, czyli nakładanie podatku. To jest właśnie, powiedział, samo setno właściwości parlamentu. I właśnie zgoda na przyjęcie decyzji Rady, aby Unia Europejska była kompetentna ustanowić opłatę cyfrową, skutkuje w mojej ocenie ograniczeniem wyłączności kompetencyjnej Sejmu w zakresie nakładania podatków odpowiednio innych danin publicznych. Czyli skutkuje podzieleniem się przez Sejm wykonywaniem tej kompetencji z Unią Europejską. Właśnie i skutki tego wyłączenia, wyłączności kompetencyjnej Sejmu w zakresie nakładania podatków odnoszą się do stosunków prawnych zachodzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli to podzielenie się kompetencją w zakresie nakładania podatków i sprawienie, że nakładanie podatków staje się kompetencją także organów Unii Europejskiej, właśnie sprawia, że wskutek tej decyzji dochodzi do zmiany w zakresie stosunków prawnych na terytorium RP. Czyli, że ta decyzja organów Unii Europejskiej dotycząca nakładania tejże opłaty cyfrowej właśnie sprawia, że będzie miała miejsce zmiana zachowań stosunków prawnych na terytorium RP zachodzących. Czyli właśnie ma miejsce to podzielenie się kompetencją dotychczas w zasadzie wyłączności podaną przez Sejm z organem zewnętrznym. A skoro tak, to artykuł 90 w mojej ocenie ma zastosowanie. To jest pierwsza kwestia, właśnie ta kwestia opłaty cyfrowej i tego, czym ona jest z punktu widzenia wyłączności parlamentu w zakresie nakładania podatków. Kwestia druga to ta, że na podstawie artykułu 5 ust. 1 decyzji Rady Komisja Europejska została upoważniona do zaciągania w imieniu Unii Europejskiej pożyczek na rynkach kapitałowych. I jest to nowa kompetencja Komisji Europejskiej, czyli zgoda na podejmowanie przez Komisję Europejską określonych działań mających władczy charakter i działań związanych z wydawaniem aktów prawnie wiążących. To jest właśnie to rozumienie kompetencji, o którym mówił dzisiaj pan profesor Stanisław Bierna, to rozumienie, które zostało przyjęte, zaprobowane w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. I płatność tychże pożyczek zaciąganych przez Komisję Europejską obciąża państwo polskie. Natomiast zgodnie z artykułem 80 ust. 2 ustawy z roku 2009 o finansach publicznych w imieniu Skarbu Państwa pożyczki i kredyty może zaciągać z zastrzeżeniem ustępu 3 tego artykułu wyłącznie minister finansów. Natomiast artykuł 3 on dotyczy możliwości działania, ta ustawa 3 dotyczy możliwości działania w tym zakresie w wyjątkowych sytuacjach Rady Ministrów. Czyli w mojej ocenie zgoda Rady Ministrów na to, aby Komisja Europejska była kompetentna do zaciągania pożyczek na rynkach kapitałowych z takim skutkiem, że ich płatność obciąża Rzeczpospolitą Polską, skutkuje ograniczeniem w tym zakresie wyłączności kompetencyjnej ministra finansów, a zakresowo odpowiednio także Rady Ministrów i skutkuje podzieleniem się w tym zakresie kompetencją dotychczas w zasadzie wyłączności wykonywanej przez Ministerstwo Finansów Rady Ministrów z Komisją Europejską. Odpowiednio
z Unią Europejską, żeby tutaj nie wchodzić w szczegóły. Czyli właśnie w ten sposób dochodzi, w mojej ocenie, do przewidzianego w artykule 90 Konstytucji przekazania na rzecz Unii Europejskiej kompetencji ministra finansów, a zakresowo także Rady Ministrów, do zaciągania w imieniu Skarbu Państwa pożyczek i kredytów, co wymaga udzielenia przez Sejm uprzedniej zgody w trybie artykułu 90. Właśnie to te dwie kwestie, które w mojej ocenie w sposób najbardziej jednoznaczny, precyzyjny dotyczą zagadnień kompetencyjnych i właśnie podzielenia się tymi kompetencjami z organem zewnętrznym. I jeszcze na koniec już ostatnia uwaga, to jest uwaga dotycząca zagadnienia czasowego. Ten wymiar temporalny decyzji podjętej przez Radę Ministrów, czyli wyrażenia zgody na przenoszenie na rzecz Rady Europejskiej kompetencji w niektórych sprawach. Otóż o tym zagadnieniu wspominam, bo przede wszystkim na ten aspekt zwraca się uwagę w trakcie dyskusji, która dotyczy Funduszu Odbudowy. Właśnie zwraca się uwagę, że jest to jednorazowe postępowanie, jest to mechanizm jednorazowo stosowany, czyli że z tego punktu widzenia ta kwestia się decyduje, tylko o tym wspominał ostatnio jeden z ministrów, nie ma większego znaczenia, bo jest to, mówił minister, właśnie jednorazowe postępowanie, nie zmieniające mechanizmu działania. Otóż z punktu widzenia obowiązującej konstytucji nie ma znaczenia, czy przekazywanie kompetencji organu władzy publicznej, państwowej na rzecz organów zewnętrznych odbywa się na chwilę, na dwie chwile, czy na 35 lat. W tym zakresie ten artykuł 90 Konstytucji jest jednoznacznie skonstruowany. Jak przesądza w nim ustrojodawca, nawet gdyby dochodziło do przeniesienia jednej kompetencji organu władzy publicznej na jedną minutę, to ten artykuł też ma wówczas zastosowanie. Bo właśnie, bo mamy do czynienia z przeniesieniem kompetencji organu władzy państwowej na rzecz, mówiąc ogólnie, zewnętrznego podmiotu. I reasumując, właśnie z punktu widzenia konstytucji, zakresu działania władczego, przede wszystkim parlamentu, w mojej ocenie właśnie ma miejsce bardzo szerokie zakresowo i materialnie istotne przekazywanie kompetencji przez Polskę na rzecz Unii Europejskiej. I jako taki ten proces, właśnie w mojej ocenie, powinien być realizowany w trybie artykułu 90 Konstytucji. Właśnie taką okoliczność on jest przewidziany. To się mocno akcentuje w polskiej doktrynie. Konstytucja polska jest otwarta na proces integracyjny i te regionalne, i te globalne. Mamy świadomość, że jesteśmy uczestnikami stosunków międzynarodowych i w kontekście tych stosunków europejskich i w kontekście stosunków właśnie zachodzących w ramach globalizacji. To jest coś, na co mocno uwagę zwraca polski ustawodawca, chociażby w samym artykule 9 arcyważnym Konstytucji, że jesteśmy państwem prawnym nie tylko do wewnątrz, ale także jeśli chodzi o relacje zewnętrzne. Ale właśnie z tego powodu, że jesteśmy świadomi procesów, w których uczestniczymy, mówi polski ustawodawca, musimy te decyzje podejmować w sposób właśnie przemyślany, abyśmy mieli świadomość konsekwencji, które wynikają z podejmowanych zobowiązań. I właśnie z tego powodu ten artykuł 90, jako że dotyczy przenoszenia kompetencji, ma zastosowanie. W tym zakresie, w mojej ocenie, polski ustrojodawca nie dopuszcza, nie przewiduje innego mechanizmu postępowania i z tego właśnie powodu ta procedura z artykułu 9 odpowiednio wprowadzona w wizytę parlamentu, odpowiednio referendalna ma mieć użycie. Serdecznie Państwu dziękuję za możliwość zabrania głosu. W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję uprzejmie, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja swoją rolę prowadzącego to seminarium widzę
głównie jako takiego dyżurnego ruchu, czy zawiadowcę. W każdym razie nie zamierzam podsumowywać poszczególnych wystąpień, tylko jak najwięcej udostępnić czasu i miejsca panelistom i dyskutantom. I wobec tego oddaję głos panu profesorowi Dariuszowi Adamskiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego. Proszę bardzo, panie rektorze. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Nie wiem, czy ja już mogę mówić, bo miała być jakaś przerwa. Tak. Nie wiem, czy to tak już mogę. Tak, no to tak, świetnie. Już można. Już można, tak. Znakomicie. Ja bym chciał zwrócić państwa uwagę na trzy kwestie. Jedna będzie formalna, no, związana absolutnie w 100% z konstytucją, z brzmieniem artykułu 90. Druga będzie, no, w zasadzie też formalna, ale może wychodząca troszkę poza samo brzmienie. Będzie chodziło o samą tą decyzję 2053. Co w niej tak naprawdę jest? O co w niej chodzi? A czego w niej nie ma? To będzie druga rzecz, o której chciałbym parę słów powiedzieć. No i trzecia jeszcze, od której nie uciekniemy, chociaż prawnicy starają się od takich rzeczy uciekać. Ja nie w każdym razie i wydaje mi się, że ta kwestia jest istotna. To znaczy, jak tak naprawdę zapewnić ochronę interesów polskiemu społeczeństwu, gdy chodzi o tak poważne kwestie jak zasoby Unii Europejskiej i ryzyka, które się z tym mogą wiązać, takie redystrybucyjne, powiedzmy. Troszkę do tego, żeby włączyć ten trzeci element, sprowokowała mnie wypowiedź naszego ministra sprawiedliwości, którą pewnie w pewnym momencie gdzieś tam zacytuję, ale zacznijmy od samej konstytucji, od tego, co jest w artykule 90 i jak to sobie tutaj wynotowałem, kiedy mówił profesor Zaleśny, na jaką okoliczność jest przewidziany ten właśnie artykuł 90. Tutaj chciałbym na dwa aspekty zwrócić państwa uwagę. Tak? Pierwszy aspekt to jest oczywiście to słowo przekazanie kompetencji. Co oznacza przekazanie kompetencji? Co by było synonimem tego określenia przekazanie kompetencji? Czy możemy powiedzieć, tak jak kilka razy wspomniał o tym profesor Zaleśny, że synonimem określenia przekazanie kompetencji byłoby podzielenie się kompetencjami? Zaraz o tym będę mówił. I drugi aspekt, na który w kontekście artykułu 90 chciałbym zwrócić uwagę, to, że jest to swego rodzaju wyjątek. Tak? To znaczy artykuł 89 ustęp 2 Konstytucji mówi, co jest zasadą, można powiedzieć, gdy chodzi o ratyfikację. Tak? Ta zasada jest taka, że nie jest potrzebna nawet ustawa. Potem mamy jeden wyjątek określony w ustępie 1 artykułu 89. No tam jest mowa właśnie o ustawie. Wtedy, kiedy materia, tak jak wspomniał na samym początku profesor Biernat, dotyczy znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym. Tam też zresztą jest mowa o tym, że jeżeli materia dotyczy członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, wówczas również w przypadku ratyfikacji potrzebna jest ustawa, taka zwykła ustawa. I to już jest wyjątek. Ale mamy jeszcze taki kwalifikowany wyjątek, można powiedzieć, i to jest artykuł 90, tak? Czyli artykuł 90 to jest kwalifikowany wyjątek od podstawowej reguły. Wróćmy do tego przekazania. Czy przekazanie to jest, nie wiem, ingerowanie jakieś w kompetencje, czy to jest uzyskanie kompetencji przez organizację międzynarodową? Wydaje mi się, że od czasów rzymskich formuła przekazanie praw, no, ma taką dosyć jasną konotację, tak? To znaczy, no, mnie od razu to się kojarzy z cesją, tak? Z cesją praw. Cesja to jest przeniesienie. Przeniesienie, no, zresztą cesja po łacinie oznacza ustąpienie, tak? Czyli jak mamy przekazanie praw, to znaczy, że osoba, która miała te prawa wcześniej, po tym akcie przekazania praw już ich nie ma. I to jest, wydaje mi się, kwestia tutaj fundamentalna. To znaczy, jeżeli w decyzji 2058 mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy tak naprawdę prawa suwerenne, kompetencje wynikające z suwerennych praw są przekazywane w ten sposób, że państwo polskie już ich nie ma, no to mamy rzeczywiście do czynienia z okolicznością, która wymaga wydania ustawy w trybie artykułu 90. Natomiast jeżeli mamy jakieś dzielenie się kompetencją
polegające na tym, że organizacja będzie w stanie realizować kompetencje, których wcześniej nie miała, ale tak naprawdę polskie państwo też będzie mogło realizować dalej swoje kompetencje, to nie będziemy mieli do czynienia z przekazaniem organizacji międzynarodowej kompetencji. Nie będziemy mieli do czynienia ze zrzeczeniem się kompetencji, z tym ustąpieniem państwa polskiego. I teraz jak w ten sposób na to popatrzymy, to po pierwsze wydaje mi się, że jest zrozumiałe, to znaczy to może ujmę to w ten sposób, zacznę od tej strony, że przed chwilą wspomniałem o tym wyjątku kwalifikowanym. Tak jak wiemy, wyjątki należy interpretować w sposób zawężający, prawda? To jest znowu od czasów rzymskich reguła, która wydaje się niekwestionowana. A to by oznaczało, że nie możemy w taki, bym powiedział, dosyć dowolny sposób podchodzić do tego, co należy jak należy interpretować określenie przekazanie. Przekazanie należy interpretować w sposób, tak uważam, wąski, tożsamy ze zrzeczeniem się kompetencji, z ustąpieniem państwa polskiego, tych kompetencji państwa polskiego, można powiedzieć. Co jest z tym jeszcze związane? Z tym jest związane oczywiście to, że ta bardzo wysoka, super wysoka, można powiedzieć, większość, bo ja bym zwrócił Państwu uwagę na to, że ta, która jest wymagana w artykule 90, jest nawet wyższa, bo jest wyższa, gdy chodzi o Senat, wyższa niż ta, która jest niezbędna do zmiany konstytucji. Ta większość miałaby uzasadnienie wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś zrzeczeniem się suwerenności, prawda? Częściowym oczywiście to zrzeczenie może być warunkowe, to zrzeczenie może być czasowe, to naturalnie, ale mimo wszystko. No bo jeżeli mamy do czynienia ze zrzeczeniem się suwerenności, no to to jest jednak bardzo, bardzo... Panie profesorze, zatrzymał mi się pana wykład. Nie wiem, czy u państwa też? Też. Też, niestety. Panie profesorze? Proponuję zadzwonić do pana profesora, bo inaczej pewnie on nawet może nie mieć świadomości. To są te uroki zdalnych konferencji. Proponowałbym przejść do dalszych referatów. Może wróci i uzupełni, chociaż może niekoniecznie nawet. Panie profesorze, pan profesor Biernat ma wyłączony mikrofon i nie słyszymy. Profesor Adamski wie, że się rozłączył, próbuje się połączyć i sądzę, że mu się uda, bo nie byłoby dobrze, gdybyśmy przerwali jego wystąpienie w połowie. To nie my przerywamy, samo się przerwało i to długo trwa. A
Pani dyrektor, czy jest może jakaś taka opcja, żebyśmy słyszeli może przez telefon pana profesora Adamskiego, czy coś takiego? Tak, coś przerabiałem. Możemy spróbować zadzwonić do pana profesora. Jeżeli pan profesor będzie uprzejmy udostępnić telefon, no to mogę spróbować go wydzwonić i po prostu na głośno mówiącym wtedy będzie mówił. To znaczy, myśli pani o udostępnieniu? O, już o, jest. Widać, o, jest. Proszę mikrofon odciszyć. Ma pan wyciszony? Jestem zapewne jako Agnieszka Frąckowiak-Adamska. Żona mnie tutaj poratowała komputerem, ponieważ Teamsowi się ewidentnie nie spodobała moja interpretacja określenia przekazanie. Nie wiem, w którym momencie rozłączyło, ale mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. Przepraszam bardzo. Liczę na to, że przestaliście... Panie Darku, przerwał pan w tym momencie, kiedy pan wrócił do tego rozróżnienia wąskiego i szerokiego i że to należy, ten artykuł 90 ma zastosowanie wtedy, kiedy się przekazuje, tak, że tak powiem, w pełni. Mm-hmm, tak, czyli w takim razie to z tą myślą właśnie, że gdy chodzi o przekazanie, to naturalne wydaje się, żebyśmy mówili o zrzeczeniu się, tak, o tym ustąpieniu w tym sensie łacińskiego cessio. I z tą myślą przejdźmy do treści samej decyzji, ponieważ w niej są zapisane dwie kwestie istotne. Trzecia kwestia, która się w niej nie pojawia, to jest podatek cyfrowy, opłata cyfrowa, o niej też parę słów chciałbym powiedzieć, skoro już została wywołana. To, co zapisane rzeczywiście jest w tej decyzji, to w pierwszej kolejności oczywiście możliwość zaciągania pożyczek przez Unię Europejską. Tak, te 750 miliardów euro podzielone w większości, w części można powiedzieć, niemalże w połowie na pożyczki i takie transfery stałe. W tym zakresie Unia Europejska ma uzyskać kompetencje, ale zastanówmy się, czy to oznacza, że państwo polskie nie będzie miało możliwości emisji długu. Ten dług, który zostanie wyemitowany przez Unię Europejską po to, żeby obniżyć koszty tego długu. W przypadku, kiedy on zostałby spłacony, te koszty odsetkowe byłyby w przypadku Polski niższe niż wtedy, kiedy dług wyemitowany zostałby przez polski rząd. Ale to jest dług Unii Europejskiej. W pewnych warunkach, w pewnych konsekwencjach mogą być negatywne implikacje dla polskich podatników, ale proszę zwrócić uwagę, te negatywne implikacje to jest przesłanka z artykułu 89, która wskazuje, że powinniśmy mieć do czynienia z ustawą. Natomiast tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w jakimś zakresie państwo polskie straciłoby możliwość emisji długu, moglibyśmy mówić o przekazaniu właśnie w takim wąskim sensie, jaki wydaje się wymagać artykuł 90. To po pierwsze. Druga kwestia, która się pojawia bezpośrednio, można powiedzieć, w tej decyzji 2058, to jest podatek od plastiku. Nie opłata cyfrowa, tylko podatek od plastiku. Tylko on się tak nazywa, ale tak naprawdę to jest wpłata ze strony państw członkowskich z tytułu tego, że one części tworzyw sztucznych nie przetwarzają, tylko składują. Dla nas jest to uciążliwe, dla nas jako z polskiego społeczeństwa jest to uciążliwe, ponieważ od rewolucji śmieciowej, jak się ją nazywa w 2013 roku, polityka odpadowa jest katastrofalna. Tak, ona była zła w roku 2014, bardzo zła w 2016 i tak dalej, i tak dalej. Konsekwencja jest taka, że plastik oczywiście trafia na składowiska od czasu do czasu, zresztą tam nielegalnie płonie. Ktoś wyliczył w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, że ta opłata będzie kosztowała polskiego podatnika prawie 2 miliardy złotych. Ale powstaje pytanie, czy to oznacza przeniesienie kompetencji w jakimkolwiek zakresie na Unię Europejską? Czy państwo polskie ma kompetencje nie do pobierania podatku, ponieważ to nie jest podatek, kompetencje do dokonywania wpłat na rzecz organizacji międzynarodowej, która to kompetencja zostałaby przejęta przez Unię Europejską, która teraz będzie żądała od
rządu polskiego dokonywania tego rodzaju wpłat. No moim zdaniem absolutnie nie ma takiej kompetencji. W związku z tym, jak nie ma jakiejś kompetencji, to trudno mówić, żeby doszło do jakiejś cesji tej kompetencji na rzecz kogokolwiek. Pojawia się też kwestia opłaty cyfrowej. Zresztą Unia Europejska w tym samym kontekście rozważa bardzo zresztą ciekawy pomysł, koncepcyjnie, ale trudny do wdrożenia podatku, tak to jest nazwane, ale to tak naprawdę jest cło, podatku od śladu węglowego. O tym ostatnim nie było mowy, ja tylko sygnalizuję, że jest jeszcze jeden gdzieś tam wątek. Natomiast gdy chodzi o samą opłatę cyfrową, to zwróciłbym przede wszystkim uwagę, że decyzja o zasobach własnych nie wprowadza tej opłaty, nie wprowadza tego podatku. To nie jest tak, że możemy mówić o tym, że ta decyzja wymaga jakiejś większości, super większości konstytucyjnej w sytuacji, kiedy tak z uzasadnieniem takim, że to dlatego, że opłata cyfrowa zabierałaby jakieś kompetencje władzy polskiej w sytuacji, kiedy ta decyzja o zasobach własnych tylko mówi, że może gdzieś w przyszłości będzie jakiś podatek cyfrowy. Natomiast w sytuacji, kiedy rzeczywiście ten podatek cyfrowy, ta opłata cyfrowa by się zmaterializowała, no to tak trzymając się tej właśnie interpretacji artykułu 90, którą zaproponowałem, mielibyśmy do czynienia z przekazaniem kompetencji tylko wtedy, kiedy państwo polskie wyzbyłoby się kompetencji do tego, żeby autonomicznie nakładać analogiczny podatek. Ministerstwo Finansów rozważa tą kwestię, rozważa ją od paru lat. Jest to trudny temat od strony politycznej, można powiedzieć, ze względu na znaczenie platform społecznościowych, tych cyfrowych. Ale jeżeli by ostatecznie polski rząd wdrożył taki podatek, to wtedy możemy sobie rzeczywiście wyobrazić przekazanie kompetencji wtedy, kiedy akt Unii Europejskiej wprowadzający analogiczny podatek zakazałby, można powiedzieć, realizacji tej kompetencji przez państwo polskie. Tak? Czyli wtedy, kiedy państwo polskie pozbawione zostałoby kompetencji w tym zakresie, moglibyśmy mówić o przekazaniu kompetencji. Ale my nie wiemy, czy tak będzie. Prawdę mówiąc, ja nie sądzę, żeby kiedykolwiek, nawet jeżeli Unia Europejska, która też od ładnych paru lat już o tym mówi, wprowadziła opłatę cyfrową, to nie wierzę w to, żeby ten akt zawierał właśnie taki zakaz dla państw członkowskich wprowadzania równoległych podatków cyfrowych. A skoro tak, no to nie będziemy mieli do czynienia z przekazaniem kompetencji. Będziemy mieli rzeczywiście wtedy do czynienia z podzieleniem się kompetencją, ale tak jak powiedziałem, to takie interpretowanie artykułu 90 powodowałoby rozszerzającą wykładnię wyjątku. Moim zdaniem to nie powinno mieć miejsca. I teraz ostatnia rzecz, o której chciałem jeszcze powiedzieć, to znaczy ta kwestia ochrony interesów, bo mam takie poczucie, właśnie również patrząc na to, co dzisiaj powiedział, czy wczoraj chyba powiedział minister Ziobro, gdybym zagłosował za rozwiązaniem, które oznaczają, że w przyszłości Polacy będą musieli płacić też za długi Grecji, która jest dziś bankrutem i nie spłaci tej pożyczki, to wtedy byłbym wiarłomny, tak powiedział minister Ziobro. I teraz ja bym chciał zwrócić państwa uwagę na artykuł 311 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który jest podstawą traktatową decyzji tej grudniowej, decyzji 2053. Wymagana jest tam ratyfikacja, o tym na samym początku wspomniał profesor Biernat. To jest pierwsza, można powiedzieć, taki mechanizm ochronny, który tam jest zawarty dla interesów społeczeństw poszczególnych państw. Czyli jest potrzebna, powiedzmy, ustawa, w naszym przypadku, w mojej ocenie, potrzebna byłaby ustawa, to nie byłaby taka ustawa jak w przypadku wdrożenia dyrektywy, tak? Taka ustawa, która jest wymagana, a jakiej nie ma, no to może być postępowanie o naruszenie zobowiązań traktatowych. Tutaj ta ustawa jest warunkiem w ogóle wejścia w życie realizacji samej decyzji unijnej. Ale tam jest w artykule 311, w tej podstawie prawnej, jest też odstępstwo od metody wspólnotowej. Tak? Mamy do czynienia z procedurą, która wymaga jednomyślności w Radzie. I to jest ten mechanizm, który ma gwarantować ochronę interesów poszczególnych społeczeństw. W związku z tym argumentacja, że ponieważ chodzi o materię taką, bym powiedział, istotną z perspektywy funkcjonowania Unii Europejskiej i dlatego powinniśmy skorzystać z artykułu 90, mówiąc szczerze, mnie jakoś szczególnie nie przekonuje, ponieważ ten mechanizm ochrony interesów społeczeństw europejskich jest wbudowany niejako w podstawę traktatową wydania
decyzji o zasobach własnych, tej decyzji 2053. Dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, że nie przerwało drugi raz. Jeszcze raz przepraszam za te problemy techniczne. Dziękuję bardzo, panie profesorze. I od razu w takim razie poproszę naszą panelistkę, panią profesor Aleksandrę Kustkę-Rogatkę. Pani Olu. Dzień dobry Państwu. Ja też najpierw się może skieruję pytanie, czy mogę już zacząć referować. Może jeszcze chwilkę poczekam. Już można mówić. Można mówić, dobrze. Dziękuję tak, bardzo. Zapraszam. Dziękuję. Po pierwsze dziękuję oczywiście za zaproszenie do tej bardzo ciekawej dyskusji. I cieszę się, że występuję jako trzecia w kolejności, dlatego że mam troszkę chyba szerszą perspektywę, tak, stanowisk moich poprzedników, panów profesorów, panelistów. Wydaje mi się, że moja perspektywa będzie nieco bardziej ogólna. Zacznę może od tego, że decyzja Rady, o której dzisiaj dyskutujemy, o której mówimy, jest aktem prawa Unii Europejskiej, który, no, powiedzmy sobie szczerze, że budzi dużo kontrowersji, i to zarówno prawnych, jak i politycznych. I uważam, że dyskusje na temat ratyfikacji tej decyzji w Polsce powinno się toczyć, powinno się prowadzić z uwzględnieniem, no, kilku kontekstów. Z jednej strony trzeba mieć ich świadomość, z drugiej strony też wydaje mi się, że należy je oddzielać, tak, od siebie. Pierwszy kontekst to jest taki bardzo szeroko rozumiany kontekst polityczny. Drugi kontekst to jest kontekst, czysty kontekst prawa unijnego, tak? I wydaje mi się, że on tutaj paradoksalnie może być kluczowy. A ja nie jestem specjalistą od prawa unijnego, dlatego w moim wystąpieniu w kilku miejscach zostawię znak zapytania, a nie będę stawiać kropki w zdaniu, bo mam kilka wątpliwości. I trzeci kontekst to jest kontekst konstytucyjnych regulacji poszczególnych państw członkowskich, czyli taki kontekst konstytucyjny, ustrojowy, a w znaczeniu prawa państwowego, który może się znacząco różnić w zależności od poszczególnych państw. Jeżeli chodzi o ten kontekst polityczny, który w sumie z jednej strony nie powinien nas interesować, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie od niego uciec, to uważam, że należy jasno i wyraźnie powiedzieć, że Unia Europejska, no, od ponad dekady jest w fazie kryzysu politycznego. Ten kryzys pogłębił i kryzys finansowy, i kryzys migracyjny, i Brexit, i aktualnie pandemia COVID-19. I decyzję Rady, o której dzisiaj mówimy, musimy postrzegać jako jedno z narzędzi, można powiedzieć, takiego działania antykryzysowego, przezwyciężania kryzysów Unii. Unia stara się reagować na te kryzysowe sytuacje, ale z bardzo różnym skutkiem. A z kolei wzrost poparcia w niektórych państwach dla ugrupowań skrajnie prawicowych czy szerzej eurosceptycznych sprawia, że ratyfikacja poszczególnych aktów prawa Unii Europejskiej może napotykać na coraz większe trudności. Mówię o tym dlatego, że wspomnę jeszcze w moim wystąpieniu o tej tak zwanej procedurze kładki, czyli procedurze uproszczonej zmiany ram traktatowych, dlatego że ta procedura była analizowana między innymi przez Polski Trybunał Konstytucyjny i no, dość szeroką interpretację artykułu 90 przedstawił Trybunał Konstytucyjny właśnie w wyroku dotyczącym procedury kładki. Pan profesor Biernat wspominał o tym wyroku K33/12. I warto sobie w związku z tym zadać pytanie, do jakiego stopnia ten wyrok i te tezy tam postawione w kontekście procedury kładki możemy stosować w odniesieniu do decyzji Rady o zasobach własnych. W
kontekście właśnie takim politycznym, szerokim kontekście politycznym, gdy myślę o kondycji Unii Europejskiej, no też powinniśmy mieć świadomość, że ten kontekst się łączy z kontekstem samego prawa unijnego. I to prawo unijne ma określone ramy, ramy traktatowe. I mam wrażenie, że te ramy traktatowe powoli, no można powiedzieć, że pękają w pewnych miejscach, są niekiedy niewystarczające. Tak? Ostatnie dekady pokazują, że traktat z Lizbony w tych kryzysowych sytuacjach nie daje wystarczających podstaw do wprowadzania takich szybkich, prawnych regulacji przeciwdziałających pogłębianiu się kryzysu. Ale z drugiej strony proces federalizacji, o którym wspomniał pan profesor Zaleśny w swojej ekspertyzie, w swojej opinii, jest dostrzegalny i myślę, że on jest konieczny, on jest nieuchronny proces dalszej federalizacji Unii Europejskiej. W związku z tym próbujemy stosować jakieś narzędzia, które daje nam traktat z Lizbony i maksymalnie można powiedzieć szeroko je interpretować. W kontekście w takim bardzo szerokim, jednym z takich narzędzi oczywiście jest też procedura kładki. I chciałabym tylko przypomnieć, że mieliśmy cały, można powiedzieć, zespół rozstrzygnięć sądów konstytucyjnych dotyczących procedury kładki i mechanizmu stabilności. Mówię o tym, bo warto zadać sobie pytanie, tak jak powiedziałam, do jakiego stopnia akurat polskie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może być traktowane jako adekwatne, w odniesieniu do decyzji o zasobach własnych. I procedura kładki została wykorzystana przy przyjmowaniu decyzji Rady w sprawie zmiany artykułu 136 w odniesieniu do mechanizmu stabilności. I zarówno sama decyzja Rady, jak i traktaty, które zostały, można powiedzieć, że ratyfikowane na jej podstawie, czyli Europejski Mechanizm Stabilności i Pakt Fiskalny, były przedmiotem rozstrzygnięć sądów konstytucyjnych, krajowych sądów konstytucyjnych, ale tu chcę zaznaczyć, że decydujące znaczenie w takiej perspektywie komparatystycznej na treść tych rozstrzygnięć miał nie moim zdaniem kontekst ustrojowy poszczególnych państw, ale wyrok samego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Pringle. Ten wyrok de facto przesądził o rozstrzygnięciach poszczególnych sądów konstytucyjnych. Gdy TSUE w sprawie Pringle przesądził, że decyzja Rady nie stanowiła transferu nowych kompetencji na rzecz Unii Europejskiej, no to tak naprawdę sądy konstytucyjne nie miały możliwości jakby stwierdzania czegoś innego. No musimy pamiętać, że ostatecznym interpretatorem a prawa Unii Europejskiej jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zaznaczam to, bo być może też w sytuacji, w której teraz jesteśmy i o której teraz mówimy, być może też ta kwestia ostatecznego interpretatora się pojawi. Ale zaznaczam, że to kontrowersje w państwach członkowskich były. I teraz podobnie, ale w innej, zupełnie w innym kontekście prawnym, w podobnej sytuacji jesteśmy z decyzją Rady o zasobach własnych. Czym jest decyzja Rady o zasobach własnych? Ja próbowałam sobie maksymalnie szeroko odpowiedzieć na to pytanie, mimo że nie jestem, tak jak zaznaczam, nie jestem specjalistą od prawa Unii Europejskiej. No więc dla mnie ta decyzja jest szeroko rozumianym elementem prawa budżetowego Unii Europejskiej i oczywiście, że stanowi element tego szerszego projektu polityczno-prawnego, jakim jest wdrożenie Funduszu Odbudowy Next Generation EU. Od strony formalnej, a to też warto zaznaczyć, decyzja Rady o zasobach własnych z 14 grudnia 2020 roku nie jest pod żadnym względem nową formą czy typem aktu prawnego, prawda? Bo ona uchyla decyzję o zasobach własnych z 2014 roku, która nawiasem mówiąc była ratyfikowana przez Polskę w procedurze
dużej ratyfikacji. I to też jest jakiś argument, powiedzmy, można to traktować jako taki argument z konsekwencji, tak? Oczywiście nie jest to argument, przesądzający. I znamy, myślę, wszyscy te kontrowersyjne elementy decyzji o zasobach własnych. A więc no, najlepiej je chyba przedstawił pan profesor Adamski, mówiąc właśnie o tym tak zwanym nowym podatku od plastiku. No i oczywiście to uwspólnotowienie długu, które jest przewidziane w decyzji. I powstaje, moim zdaniem, powstają dwa pytania. Powstaje pytanie, które jest no, stawiane przez specjalistów od prawa Unii Europejskiej. I to nie, myślę, że nie mówię tutaj tylko o Polsce, ale generalnie o całej Europie. Pojawia się pytanie, czy te rozwiązania są rozwiązaniami, które mieszczą się w ramach artykułu 310 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Czy traktat na to pozwala? Czyli można powiedzieć, czy w ogóle decyzja Rady jest aktem w ramach kompetencji, czy też, i tu jest, pojawia się to słowo koszmarne, którego się no, Unia Europejska boi, czy nie jest czasami aktem ultra vires, prawda? Więc ja na to pytanie nie chcę odpowiadać, tak? Tylko chciałabym jasno to pytanie postawić i zaznaczyć, że to pytanie też jest stawiane przez specjalistów prawa europejskiego, którzy zdecydowanie są zwolennikami dalszej federalizacji. Nie są wcale eurosceptykami. Więc to pytanie musi się pojawić, ale z drugiej strony no, też musimy patrzeć pod kątem rozwiązań ustrojowych. Teraz tak, jeżeli chodzi o czysto polski kontekst, to wydaje mi się, że jest co najmniej kilka argumentów za tym, aby zastosować artykuł 89, czyli dużą ratyfikację. Pierwszy to jest właśnie argument z konsekwencji. Tak jak powiedziałam, on jest takim argumentem początkowym, ale nie powinien być traktowany jako argument ostateczny, bo on nie dotyczy treści aktualnej decyzji, tylko dotyczy, no można powiedzieć, formy samego aktu. A poprzednia decyzja z 2014 roku była ratyfikowana w trybie tak zwanej dużej ratyfikacji. Kolejny argument, o którym powiedział pan profesor Adamski, to jest argument, który można określić jako argument z wyjątkowości artykułu 90. Tak? Jeżeli popatrzymy sobie na, przeanalizujemy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, to jasno wynika z niego, że artykuł 90 jest traktowany jako wyjątek, jako taka no, ostateczność, można powiedzieć. I z czego to wynika? Moim zdaniem to wynika między innymi z tego wspomnianego artykułu K33 na 12, który dotyczył ustawy ratyfikującej decyzję wprowadzającą do procedury kładki. I tam między innymi Trybunał Konstytucyjny no, ustalił, że skoro nie dochodzi do zmiany, inaczej przekazania nowych, lepiej powiedzieć, do przekazania nowych kompetencji na rzecz Unii Europejskiej w ramach procedury kładki, bo to jest przecież jasno wynika z brzmienia traktatu, to do ratyfikacji takiej decyzji nie jest wymagany artykuł 90. No więc oczywiście, że kluczowym, najważniejszym pytaniem jest pytanie, czy aktualna decyzja o zasobach własnych prowadzi do przekazania
kompetencji. Moim zdaniem na to pytanie przede wszystkim powinni odpowiadać specjaliści od prawa Unii Europejskiej, określając, jaki skutek realny będzie ta decyzja Rady wywoływać na poziomie Unii Europejskiej, no a w konsekwencji oczywiście dla państw członkowskich. Nie odrzucam rozwiązania polegającego na zastosowaniu artykułu 90. W tym sensie, że artykuł 90 byłby dodatkową legitymizacją, tak bym powiedziała, tej decyzji Rady. I tu też trzeba mieć świadomość tego, że decyzje toczące się w parlamentach poszczególnych państw członkowskich, które jeszcze nie ratyfikowały tej decyzji, też taką, można powiedzieć, narrację biorą pod uwagę. I w innych państwach, chociażby w Finlandii, też ten argument jest dość istotny i ma znaczenie, czy to będzie mniejsza czy większa większość i generalnie jaka procedura. I może na koniec wystąpienia jeszcze chciałabym odnieść się do sytuacji niemieckiej. Wiem, że tego będzie dotyczyło wystąpienie pana profesora Barcza, więc nie chcę, że tak powiem, zabierać tutaj czasu, ale chciałabym zaznaczyć, że w aktualnej sytuacji, w jakiej można powiedzieć, że postawiło Niemcy AfD, składając skargę konstytucyjną do Bundesverfassungsgericht, można powiedzieć, że należy również wziąć pod uwagę, nie mówię, że to jest bardzo realne, ale należy wziąć pod uwagę sytuację, w której FTK zdecyduje się przedstawić pytanie prejudycjalne. Tak? Oczywiście, że tego typu krok będzie, no, oznaczałby, o tak użyję trybu warunkowego, oznaczałby zatrzymanie samego procesu na jakiś czas, po drugie prawdopodobnie uniemożliwienie zrealizowania pewnych ram czasowych, które są zakładane, ale jeżeli takie pytanie zostanie przedstawione, to moim zdaniem jest całkiem prawdopodobne, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesądzi o tym, że to nie jest akt ultra vires, a prawdopodobnie to będzie z kolei stanowiło jakby takie uzasadnienie, bym powiedziała, dla dodatkowy argument na rzecz stosowania łagodniejszych proceduralnie form ratyfikacji w tych państwach, w których ta ratyfikacja jeszcze nie doszłaby do skutku. I na koniec to jest już, można powiedzieć, uwaga nie dotycząca prawa, ale bardziej kontekstu politycznego, w jakim Polska się znajduje. Warto zastanowić się, czy wstrzymanie procesu ratyfikacyjnego w Republice Federalnej Niemiec nie wpłynie na to, że jednak politycy polscy zdecydują się również wstrzymać z decyzjami. Należy pamiętać chociażby, jak było przy ratyfikacji traktatu lizbońskiego, więc tutaj też zastanawiam się, czy czasami nie zostanie to odłożone, ta decyzja nie zostanie odłożona w czasie. Podsumowując, uważam, że jest co najmniej kilka argumentów na rzecz zastosowania artykułu 89, ale nie odrzucam, że tak powiem, zastosowania artykułu 90 jako tego artykułu koniecznego do przekazania kompetencji. To jest zależne w dużej mierze, bym powiedziała, od wykładni samej decyzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani profesor. Ja powiedziałem, że nie będę komentował wystąpień, więc nie będę komentował, tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć,
bo jak się mówi, ta ratyfikacja mała, duża, jeszcze powinna być jakaś bardzo duża czy inna. W każdym razie, pani profesor, to co prawda w jednym miejscu wyjaśniła, ale chciałem powiedzieć, że to, co pani nazywa dużą ratyfikacją, to jest ratyfikacja z 89, prawda? W odróżnieniu od małej, gdzie nie wymaga się ustawy i w odróżnieniu od tej, no nie wiem, nie wiem, jak się nazywa tą z artykułu 90. Ogromną, bardzo dużą. Super ratyfikację. No, w każdym razie tu chodzi o tą środkową, że tak powiem, prawda? Tą dużą. Dziękuję i oddaję głos panu profesorowi Barczowi. Już mogę zacząć? Teraz zapraszam. Dziękuję bardzo. No, proszę państwa, trwa procedura zatwierdzania decyzji w sprawie zasobów własnych. To jest decyzja pociągająca za sobą niezmiernie istotne skutki. Nie chcę powiedzieć, że sprawa jest to sprawa życia i śmierci, ale bez mała dla szeregu państw członkowskich Unii Europejskiej. Intencje były takie, aby tę procedurę zakończyć w kwietniu. Obecnie mówi się raczej o końcu maja, być może z pewnym przedłużeniem o parę tygodni do końca czerwca, ale zdecydowany zamiar jest taki, aby latem program mógł ruszyć. To trzeba brać pod uwagę. Oczywiście występują różne turbulencje w państwach członkowskich i tak jak pan profesor Biernat na początku wskazał i o czym państwo wiecie, niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny przed kilkunastoma dniami, 26 marca, postanowieniem zawiesił procedurę ratyfikacyjną do czasu rozstrzygnięcia sprawy, co oznacza, że prezydent federalny nie może podpisać ustawy wyrażającej zgodę na zatwierdzenie ratyfikacji tej decyzji, o której mówimy. Treść skargi konstytucyjnej, która spowodowała to postępowanie, czy skarg konstytucyjnych, nie jest znana, przynajmniej wczoraj jeszcze nie udało mi się jej znaleźć. Natomiast z licznych komentarzy można wywieść, że zawiera ona dwa podstawowe zarzuty, czy wskazuje na dwa podstawowe problemy. Po pierwsze, upoważnienie do zadłużenia Unii Europejskiej narusza traktaty stanowiące podstawy Unii i tym samym chodziłoby o akt ultra vires. Głównie chodzi o naruszenie artykułu 125 TFUE, o czym jeszcze parę słów później więcej powiem. I po drugie, wchodzi w grę naruszenie identyczności konstytucyjnej, Verfassungsidentität, głównie z tego względu, że naruszona zostaje autonomia budżetowa parlamentu, Bundestagu. No, wstrzymanie przez niemiecki sąd konstytucyjny procedury ratyfikacyjnej wskazuje na to, że Trybunał podchodzi do sprawy poważnie. Zresztą w komentarzach, jakie się w Polsce pojawiły po słynnym czy sławetnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego z 5 maja 2020 roku, no wskazywano, że takie ekscesywne posługiwanie się skargą konstytucyjną oraz duża wstrzemięźliwość niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego do reformy Unii Gospodarczej i Walutowej może wkrótce zaciążyć też nad tempem i możliwością kreowania programów pomocowych związanych z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Takie oceny się pojawiały w komentarzach pani profesor Wyrozumskiej, pana profesora Kranca, również w moich. Choć z drugiej strony też wskazywano na to, że te sygnały ze strony niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego mogą się przyczynić do tego, że działalność instytucji europejskiej, w tamtym przypadku chodziło o Europejski Bank Centralny, będzie bardziej transparentna i wskazywano też na to, że w większym stopniu zapewne będzie uwzględniana przy interpretacji zasady proporcjonalności, będą uwzględniane aspekty gospodarcze, fiskalne i społeczne. Na przykład w komentarzu pani profesor Fedorowicz, nie wiem czy dzisiaj z nami jest, ale na pewno jak jest to też głos będzie zabierała. Natomiast do obaw związanych z tym, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny mógłby przyczynić się do jakiegoś bardziej radykalnego wstrzymania procedury ratyfikacyjnej, co wspomniała pani
pani profesor Rogatka przed chwilą, podchodziłbym wstrzemięźliwie. No, doświadczenie wskazuje na to, że kiedy trzeba, ten Trybunał działa bardzo sprawnie, bo myśmy mieli podobną sprawę, właściwie analogiczną, w toku ratyfikacji traktatu ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności. I wtedy Trybunał zdecydowanie odrzucił skargi konstytucyjne, wydał wyrok, umożliwiając w ten sposób wejście w życie tego traktatu i uruchomienie Europejskiego Mechanizmu Stabilności, czyli jak Państwo wiecie, następcy tego niejasnego mechanizmu greckiego z możliwością bardzo istotnego wsparcia finansowego dla państwa strefy euro, gdyby ono popadło w tarapaty finansowe. Ale do tego orzeczenia my jeszcze wrócimy, dlatego że z tego wyroku niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego wynika szereg interesujących wniosków w tym kontekście naszej dzisiejszej dyskusji. Natomiast stanowisko niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego będzie dla nas interesujące z kilku powodów. Jak wszyscy wiemy, te wyroki, to orzecznictwo ma i miało i ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju podstaw prawnych procesu integracji europejskiej. Z wyroków, które szczególnie w ostatniej dekadzie zostały wydane, wynika w kontekście reformy strefy euro, zwłaszcza wynika szereg niezmiernie interesujących wniosków też dla naszej dyskusji, zwłaszcza z wyroku wspomnianego przeze mnie z 12 września 2012 roku dotyczącego traktatu ustanawiającego EMS. No i w końcu te problemy, które wskazano w skargach konstytucyjnych, abstrahując od tego, kto je sformułował, no jednak koncentrują w sobie te podstawowe kwestie, o których my tutaj dzisiaj dyskutujemy. I teraz odnosząc się do tych dwóch podstawowych kwestii. Najpierw pierwszy problem, czy pierwszy zarzut dotyczący naruszenia traktatów poprzez przyjęcie aktu ultra vires. Tutaj słusznie wspomniano o tym, że trzeba się odnieść wpierw do charakteru prawnego tej decyzji, która nie jest aktem unijnego prawa pochodnego, tylko jest aktem, który nazywamy aktem konstytucyjnym albo aktem organicznym, czyli jest częścią prawa pierwotnego Unii Europejskiej. I tutaj nawiązując do wymogu tej szczególnej kontroli społecznej, o której pan profesor Adamski mówił, no to trzeba wskazać, że ta kontrola jest nawet nie dwustopniowa, tylko trójstopniowa, piętrowa. Bo najpierw, jak państwo wiecie, była decyzja polityczna podjęta w ramach Rady Europejskiej, która działa konsensusem, więc wszyscy musieli się zgodzić na najwyższym szczeblu politycznym. Następnie jednomyślność w Radzie, czyli nie metoda wspólnotowa, tylko zachowana jest tutaj jednomyślność. I w końcu ten szczególny charakter tej decyzji, czyli jeszcze konieczność zatwierdzenia na szczeblu państw członkowskich, czyli szczególna legitymacja demokratyczna. I to nie jest przypadkowe, dlatego że za tym stoi właśnie troska o szczególną legitymację demokratyczną takiej decyzji i też możliwość umożliwienia parlamentom narodowym wniknięcia w treść tej decyzji. Ale proszę państwa, zdiagnozowanie, że Unia działa w tym przypadku poza powierzonymi kompetencjami, musi prowadzić do konkluzji, że wejście w życie decyzji w sprawie zasobów własnych zwiększy kompetencje Unii, czyli wiąże się z powierzeniem Unii nowych kompetencji. No, w mojej ocenie mam bardzo poważne wątpliwości, czy taka sytuacja występuje. To jest, czy materia decyzji w sprawie zasobów własnych wykracza poza jej już powierzone Unii Europejskiej kompetencje. I chciałbym te moje wątpliwości uzasadnić, odwołując się do następujących kwestii. Pierwsza rzecz, którą musimy wziąć pod uwagę, to to, że decyzja w sprawie zasobów własnych dotyczy dwóch obszarów powiązanych ze sobą, ale jednak pod względem prawnym odrębnych. To jest po pierwsze kategorii zasobów własnych Unii Europejskiej, po drugie ustanowienia i zasad działania programu, który ogólnie jest nazywany program Next Generation European Union. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, w tej pierwszej sprawie nie mam raczej wątpliwości, że regulacje zawarte w decyzji, czyli modyfikacja dotychczasowych kategorii zasobów własnych,
i ustanowienie nowych kategorii mieszczą się w kompetencjach już Unii powierzonych. No, wystarczy przeczytać uważnie akapit trzeci artykułu 311 TFUE, gdzie taka kompetencja jest wyraźnie wskazana. Pan profesor Zaleśny trafnie identyfikuje problemy wynikające z tej decyzji w odniesieniu do zasobów własnych, zwłaszcza związanych z nowymi kategoriami, które mają wpływ na sposób wykonywania kompetencji przez niektóre organy władzy państwowej, no ale to nie musi oznaczać, że będzie to stanowiło przekazanie kompetencji w rozumieniu artykułu 90 Konstytucji. No tutaj wskazuje zwłaszcza na dwa motywy wyroku wspomnianego na początku przez pana profesora Biernata z 26 czerwca 2013 roku. Motyw 157 i 191, w którym Trybunał Konstytucyjny podkreślał, że kompetencji w rozumieniu artykułu 90 Konstytucji nie należy utożsamiać z funkcjami ustrojowymi organów, ich zadaniami, ani też z zakresami właściwości rzeczowej. Jeżeli uwzględnię te uwagi powyższe, to w mojej ocenie przekazanie kompetencji w tym obszarze, czyli zasobów własnych, nie następuje, ponieważ Unia tymi kompetencjami dysponuje. Tu jeszcze chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, mianowicie na bardzo trafną uwagę pani profesor Justyny Łacny w komentarzu do artykułu 311 TFUE, w którym wskazuje słusznie, że nazwa zasoby własne Unii Europejskiej jest o tyle myląca, że nie chodzi tutaj o środki generowane przez Unię lub pochodzące z określonej działalności prowadzonej przez Unię, która przynosi dochody. Chodzi natomiast o środki naliczane i odprowadzane przez państwo członkowskie do Unii Europejskiej z chwilą ich wymagalności. Czyli jest kwestią państwa, o czym wspominał, wydaje mi się, że tutaj z profesorem Adamskim mniej więcej w tym samym kierunku idziemy. Jest więc sprawą państwa, aby ustanowić w tym zakresie stosowne procedury, o ile nie są one wystarczające w związku z wprowadzeniem nowego katalogu zasobów praw, zasobów własnych. Druga sprawa, czyli ustanowienie i zasady działania tego programu Next Generation European Union jest bardziej skomplikowana. Decyzja w sprawie zasobów własnych określa zasady finansowania i rozliczania powyższego programu, który jednak, myśmy do tej pory o tym nie mówili, ale to trzeba wyraźnie powiedzieć, ma być realizowany przez instrument Unii na rzecz odbudowy. Działanie tego instrumentu jest określone odrębnie w rozporządzeniu też 14 grudnia 2002 roku, którego podstawą prawną jest artykuł znany nam 122 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tak zwany artykuł zawierający tak zwaną klauzulę solidarności gospodarczej. Natomiast ten artykuł 122 jest z kolei, jak się podkreśla w komentarzu słusznie do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pan profesor Nowak-Far, jest systemowo powiązany z artykułami 123, czyli zapobieganie tak zwanej monetaryzacji długu i deficytu publicznego oraz z artykułem 125, czyli artykułem, który zawiera to znaną klauzulę no bail out. Czyli sumując, w interesującym nas kontekście należy rozpatrywać kompetencje już posiadane przez Unię, interpretując łącznie artykuł 311 i artykuł 122 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jakie są moje uwagi takie podstawowe w tych kwestiach? Po pierwsze, centralne znaczenie ma interpretacja artykułu 122 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, która stanowi podstawę instrumentu Unii na rzecz odbudowy, jak wspomniałem. Artykuł ten, pamiętamy go z okresu tworzenia tak zwanego mechanizmu greckiego, umożliwia w szczególności udzielenie państwom członkowskim pomocy gospodarczej w przypadku trudności lub istotnego zagrożenia poważnymi trudnościami z racji klęsk żywiołowych lub nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza ich
poza ich kontrolą. Co do zasady, w mojej ocenie taka podstawa prawna instrumentu Unii Europejskiej na rzecz odbudowy nie budzi wątpliwości. W uzasadnieniu zarówno decyzji, jak i rozporządzenia słusznie, biorąc pod uwagę to powiązanie i przekonująco podkreśla się, że chodzi o program nadzwyczajny i tymczasowy. Nawiązując do uwag pana profesora Zaleśnego, chciałbym wskazać, że tu nie chodzi o tyle o czas trwania, co o samokwalifikację prawną tego programu w rozumieniu artykułu 120-122. Natomiast w tym kontekście pojawia się realny problem interpretacyjny, który wskazany został w skargach konstytucyjnych, mianowicie wątpliwość co do dostatecznego stopnia powiązania, jak to tam jest nazwane Zweckbindung, priorytetów programu, czyli na to, na co mają być te środki przeznaczane, z przeciwdziałaniem następstwom pandemii koronawirusa. No, zwłaszcza ta wątpliwość dotyczy przeznaczenia ponad 30% środków na cele proklimatyczne. No, postawione zostało pytanie, czy to powiązanie z celem artykułu 122 będzie tutaj dostateczne. No, niemniej trzeba wziąć pod uwagę, że artykuł 122 jest interpretowany wyjątkowo dynamicznie. I na to wskazuje ustanowienie na jego podstawie Europejskiego Funduszu Stabilizacyjnego, który poprzedzał Europejski Mechanizm Stabilności. Były duże wątpliwości co do tego, czy jest to odpowiednia i wystarczająca podstawa prawna. Nikt jej jednak nie zakwestionował, przyjmując, że ta dynamiczna interpretacja w przypadkach szczególnych kryzysów jest uzasadniona. Tak więc, sumując te rozważania, byłbym za stwierdzeniem, że działalność instrumentu Unii Europejskiej na rzecz odbudowy mieści się w już istniejących kompetencjach Unii Europejskiej. Druga sprawa, do której chciałbym się odnieść, to kwestia naruszenia artykułu 125, czyli klauzuli no bailout. I tutaj przede wszystkim trzeba podkreślić, że ta klauzula nie ma charakteru bezwzględnego. Przy uważnej lekturze ustępu pierwszego artykułu 125 zauważamy, że zezwala ona na przyjmowanie przez państwa członkowskie kolektywnej odpowiedzialności za zobowiązania wynikające ze wspólnego udzielania gwarancji w ramach prowadzenia konkretnych zindywidualizowanych projektów. Tutaj znowu wracam też do komentarza pana profesora Artura Nowaka-Fara, zamieszczonego w komentarzu do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W moim pojęciu takim projektem jest właśnie projekt Next Generation European Union. Tam w uzasadnieniu się słusznie, wielokrotnie i dobitnie podkreśla, że jest to projekt nadzwyczajny, tymczasowy, właśnie w kontekście kwalifikacji tego programu w związku z artykułem 122 i 125. Następnie środki uzyskane przez Unię z pożyczek zaciągniętych na rynkach kapitałowych mogą być przeznaczone wyłącznie na rzecz tego instrumentu. Wyłącznie na rzecz tego instrumentu i nie mogą być wykorzystywane do wydatków operacyjnych Unii Europejskiej. Również spłata pożyczek jest bardzo szczegółowo uregulowana w artykule 9. I tutaj w żadnym wypadku, wbrew temu, co na przykład zawarte jest w tych skargach konstytucyjnych, nie wchodzi w żadnym wypadku w rachubę zasada jeden odpowiada za wszystkich. Jest to po pierwsze odpowiedzialność warunkowa poszczególnych państw członkowskich, czyli tylko w ostateczności, kiedy z budżetu Unii nie będzie można zaspokoić tych wierzytelności. Jest to odpowiedzialność czasowa, jest to odpowiedzialność proporcjonalna, a przede wszystkim ten, kto nie może zapłacić, nie jest zwolniony z długu, tylko jego obowiązek jest przejściowo zawieszony. I w końcu trzeba pamiętać o tym, o czym żeśmy już mówili, że z tego funduszu udzielane będą granty bezzwrotne i pożyczki. Ta druga część, jeżeli państwo się zdecyduje zaciągnąć takie pożyczki, no to każde państwo będzie tutaj decydowało w ramach swojej procedury krajowej, czy skorzystać z tego, czy nie.
dla państw, które mają znacznie słabszy standing na rynkach kapitałowych niż Komisja Europejska, jest to bardzo korzystne, o czym profesor Adamski już wspominał. Państwa zamożniejsze być może z tego nie skorzystają. No, jak państwo wiecie, nasz krajowy program odnowy nie jest znany, ale z tego, co tam słyszałem, to skoncentrowano się głównie na rozpisaniu tych podprojektów objętych grantami, a nie pożyczkami. No w każdym bądź razie, proszę Państwa, rozważania powyższe prowadzą mnie do konkluzji, że również w tym przypadku rozwiązania zawarte w decyzji w sprawie zasobów własnych oraz w rozporządzeniu ustanawiającym instrument Unii Europejskiej na rzecz odbudowy mieszczą się w kompetencjach już powierzonych Unii Europejskiej. I w końcu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedną niezmiernie istotną rzecz. No od roku istnieje instrument finansowy unijny zasadzający się na identycznej formule, czyli zaciągania pożyczek na rynkach kapitałowych przez Komisję Europejską i udostępniania tak uzyskanych funduszy państwom w drodze pożyczek. Tu chodzi o tak zwany program SURE, który został ustanowiony na podstawie rozporządzenia z 19 maja 2020 roku, którego górny pułap jest niebagatelny. No 100 miliardów euro, z czego na Polskę przypada potencjalnie ponad 11 miliardów euro. Nie jest znane, w jakim stopniu rząd polski wykorzystał te pieniądze. Jak kilkanaście dni temu komunikat komisji, który mi wpadł w rękę, informował o tym, że przyznano transzę 1,2 miliarda rządowi polskiemu. I proszę Państwa, nikt w żadnej procedurze nie kwestionował zgodności tego rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej, a formuła jest identyczna. Tam pewne różnice występują tylko co do gwarancji odnoszących się do państw, że pożyczki zostaną zwrócone. I przechodzę już krótko do tego drugiego zarzutu, jaki się pojawił w skardze konstytucyjnej do niemieckiego FTK, czyli naruszenia identyczności konstytucyjnej poprzez naruszenie autonomii budżetowej parlamentu. To jest szereg problemów u nas, na które pan profesor Zaleśny wskazał w swojej ekspertyzie. Natomiast sam problem jest dobrze znany, dlatego że on wystąpił w Republice Federalnej Niemiec w kontekście ratyfikacji traktatu dotyczącego Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Znalazł swoje rozwiązanie w wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 12 września 2002 roku, którego konsekwencją było niepodważanie legalności tego traktatu w rozumieniu przekazywania czy nie kompetencji, czyli tylko nakierowanie na to, żeby zapewnić prawa Parlamentu Narodowego do odpowiedniego współdecydowania informacji. I to się odbyło na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, zgłoszono deklarację interpretacyjną w związku z zawarciem traktatu, że państwa członkowskie będą odpowiednio informować parlamenty narodowe. Natomiast na szczeblu krajowym przyjęto w Republice Federalnej Niemiec tak zwaną ustawę towarzyszącą, która zobowiązywała i ustanawia mechanizm współpracy rządu z parlamentem, tak aby parlament był w pełni informowany i współdecydował o najważniejszych decyzjach finansowych. I już wówczas w komentarzach wskazywano na to, że ten model, który został wypracowany w Republice Federalnej Niemiec, może być wykorzystany w innych państwach członkowskich w przypadku, jeżeli są wątpliwości co do tego, czy autonomia budżetowa parlamentu nie jest naruszana, czyli rozwiązania wewnątrzkrajowe. Czyli krótko mówiąc, również w tym przypadku nie widziałbym problemu z powierzeniem Unii nowych kompetencji, a raczej widziałbym problem w odpowiednim zagwarantowaniu na szczeblu krajowym przejrzystych procedur uwzględniających budżetowe kompetencje parlamentu w takich nadzwyczajnych przypadkach. I przechodzę, proszę Państwa, już do konkluzji. Zacznę te moje konkluzje od sięgnięcia do wyimku z motywu 157 wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K33-12.
który podkreśla wyjątkowe znaczenie artykułu 20, czyli też wracam do profesora Adamskiego, podkreślenie tego, że jest to procedura wyjątkowa, którą należy interpretować zawężająco. Trybunał stwierdził wówczas słusznie, nie każda umowa wpływa na sposób wykonywania kompetencji przez organy krajowe. Wpływająca na sposób wykonywania kompetencji przez organy krajowe, ograniczająca to kompetencje lub modyfikująca je przez nałożenie nowych obowiązków na organy krajowe, stanowi powierzenie, przekazanie kompetencji w rozumieniu artykułu 90. Przyjęcie założenia przeciwnego prowadziłoby do prawie całkowitego pokrywania się zakresu przedmiotowego artykułu 89 i 90 Konstytucji, co byłoby sprzeczne z zamiarem racjonalnego ustrojodawcy. Koniec cytatu. Sumując, proszę Państwa, w mojej opinii, jak już sygnalizowałem wyżej, zakres przedmiotowy decyzji w sprawie zasobów własnych w powiązaniu z rozporządzeniem ustanawiającym instrument Unii Europejskiej na rzecz odbudowy nie wykracza poza przesłanki określone w ustępie pierwszym artykułu 89 Konstytucji RP. Również, już kończąc zupełnie, nie przekonują mnie wskazania na to, że decyzja może być, tutaj cytuję jeden z takich argumentów, może być krokiem do ustanowienia Unii Fiskalnej i tym samym federalizacji procesu integracji. Bo są to oceny objęte raczej dyskusjami politycznymi i doktrynalnymi, a nie podlegające weryfikacji w świetle postanowień artykułów 89 i 90 Konstytucji, który dotyczy konkretnego aktu prawnego. Osobiście nie mam wątpliwości, że gdyby doszło do decyzji, która ustanawiałaby Unię Fiskalną w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej, to będzie konieczna ingerencja na szczeblu rewizji traktatu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Nie wiem, czy mogę mówić, pani dyrektor? Tak, panie profesorze, proszę mówić. Aha. Więc dziękuję, panie profesorze. No, to nie było tak w szczegółach zaplanowane, ale była cała paleta zarówno stanowisk w tej głównej kwestii interesującej nas dzisiaj, jak i argumentów natury teoretyczno-prawnych związanych z prawem unijnym, znaczy tą warstwą normatywną, jak i wreszcie pewnymi elementami no, praktycznymi, ekonomicznymi. Także mamy bardzo dobry punkt startu do dyskusji. Obecnie jest rzecz taka, że mam dwa zgłoszenia za pomocą rączki i jedno w środku, tak chronologicznie biorąc, na czacie. I w tej kolejności udzielę głosu. Proszę uprzejmie o dalsze zgłoszenia. Proponuję, aby paneliści nie odpowiadali od razu, tylko po zebraniu kilku głosów. Zobaczymy zresztą, ile tych głosów będzie i jaki charakter będą mieć. Tutaj zalecałbym ze zrozumiałych względów zwięzłość. No i po zebraniu pewnej liczby głosów oddam głos panelistom. Jako pierwszy zgłosił się pan profesor Jerzy Krantz. Później była notatka pana doktora Michała Raneboskie, znam przecież go doskonale, w tym momencie mi wypadło, Ziółkowskiego oczywiście i profesor Nowak-Kwar. Proszę bardzo, panie profesorze Krantz. Dziękuję. To czy mogę już mówić właśnie? Tak, tak, panie profesorze, tak. Nie będziemy teraz nie będziemy państwa wyróżniać, dobrze. Więc nie musimy zachowywać tych przerw. Proszę państwa, ja zacznę tylko od krótkiego takiego autobiograficznego wspomnienia, że jeszcze jak Polska nie była w Unii, a byłem dyrektorem Departamentu Prawnego w MSZ-cie, to przeprowadzałem pierwszą taką historię, co jest przekazaniem, a nie przekazaniem z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Bo chciano Międzynarodowy Trybunał Karny podsunąć pod przekazanie.
Potem dodam nawiasem, Trybunał Konstytucyjny, który w późniejszych czasach się znacznie poprawił w tym swoim stanowisku, w 2005 roku stwierdzał, że przekazanie kompetencji nastąpiło do Strasburga. No to tak tam jest napisane, że przystąpienie Polski do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, bo, więc to są przykłady i teraz zmierzam do tego, że w tych wszystkich rozważaniach, które znaczy nie tylko dzisiaj, ale poza tym są brane pod uwagę, no trzeba o jednym pamiętać, proszę Państwa, jest polska praktyka. Ona się zaczęła od MTK. I jest co najmniej 8 do 10 przypadków, kiedy była dyskusja i były zatwierdzane. I tak jak tutaj pani profesor Kustro mówiła, ta duża ratyfikacja, to właśnie był artykuł 89, bo już teraz w Sejmie i w gazetach to im się myli, bo oni mówią, że duża ratyfikacja to jest 89, a nie, mała ratyfikacja, a duża to jest 90. No po prostu horror. Więc zmierzam tylko do tego, że podam na zasadzie takiego porównania w przypadku, że to, co doprowadziło do tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 2013 roku, to był wniosek PiS-u dotyczący decyzji Rady Europejskiej, która i potem tego artykułu 48.6 i dodanie artykułu 3 do 136. Więc jest bardzo, też była decyzja, więc tylko inna trochę decyzja. Więc teraz ci posłowie, którzy wtedy, oni teraz jakby nie namawiają do tej artykułu 90. To tak na początek i apeluję o to, żeby teoretyczne rozważania są bardzo dobre, natomiast praktyka i Polska i innych państw musi być jakoś uwzględniona, no nic nie spada z nieba, tak? Teraz jeśli chodzi o generalną moją uwagę taką, znaczy ja jestem zdania, że artykuł 90 nie ma tu zastosowania. Koniec, kropka. Mogę to za chwilę jeszcze w paru słowach uzasadnić. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że ta cała dyskusja polityczna częściowo i prawna, ona niestety, mówię, nie sprowadza się do analizy praktyki albo do definicji pojęć. No mamy takie wytrychy. Przecież proszę Państwa, przekazanie kompetencji to z punktu widzenia konstytucyjnego to jest wytrych, bo konstytucja nie mówi, co to jest przekazanie kompetencji. Tak? Dopiero w 2013 roku Trybunał tak naprawdę powiedział. Mamy ingerencja. Tak? No, ktoś, kto jest internacjonalistą, to wie, że ingerencja czy interwencja to jest terminus technicus. Mamy suwerenność, no to już jest ulubiony termin, prawda? Federalizacja, nie wiadomo, czy ona jest dobra, czy nie. Proszę Państwa, żeby była jasność, Unia jest od 1958 roku strukturą federalną, a nie jest państwem federalnym. Tego wiele osób nie wiedziało, jak Polska przystąpiła do Unii, bo byśmy pewnie nie przystąpili. Więc to jest to. Teraz tak, trzeba odróżnić, już nie będę robił wielkich wykładów, odróżnić powierzenie kompetencji od ograniczeń kompetencji. Unia stoi ograniczeniami kompetencji państwa. To jest jej istota, prawda? I to się dzieje zgodnie z prawem i krajowym, międzynarodowym. Nie będę wchodził w szczegóły. Tak? To wszystko jest opisane w różnych artykułach, które ja pisałem albo sam, albo z profesorem Rozumską, albo z profesorem Barcy, więc nie będę się wdawał w te. I tutaj ta definicja, którą podał pan profesor Biernat, jest z grubsza biorąc dobrą definicją przekazania i do czego się trzeba przychylać. Teraz przechodzę do decyzji o zasobach własnych. Proszę Państwa, tu trzeba jedną rzecz podkreślić. Mianowicie w Unii Europejskiej nie ma w traktatach Unii Europejskiej przepisu, który mówi, z czego się ma składać budżet Unii Europejskiej. Nie ma tego. Jest artykuł 311, prawda? I teraz w artykule 311 jest mowa, że te elementy, wysokość i tak dalej, tam rabat brytyjski, cuda, nie wiem, wszystko co było, one są właśnie w tej decyzji, której charakter przedstawił profesor Bacz. I teraz również ta z 2014 roku, więc bo teraz ci, którzy będą się domagać artykułu 90,
to możemy się zapytać, gdzie byli w roku 2014, prawda? Więc musi być jakaś jednolita linia. I teraz chcę powiedzieć tak, że co jest powiedziane w artykule 9 tej decyzji o zasobach. Mianowicie, zacytuję teraz, zasoby własne pobierane są przez państwa członkowskie zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi. To znaczy, w tej chwili mam już 4 elementy zasobów własnych, już nie będę ich wymieniał wszystkie, to jest tam od z VAT-u, z dochodu narodowego, z ceł i z tych plastików, prawda? Inne są przewidziane. I co mówi, że to jest pobierane przez państwa członkowskie zgodnie z krajowymi przepisami. Więc tutaj ja nie mogę zrozumieć, na czym ma polegać ingerencja w kompetencje Sejmu. Tak? Wykonywane są ten artykuł 311 i decyzja o zasobach przez dodatkowe akty prawne, rozporządzenia, które właśnie opierają się na innych artykułach. No na przykład 122 albo powiedzmy też Europejski Mechanizm Stabilności, no to on się wywodzi z tego 136 ust. 3, prawda? I teraz jest jeszcze jedna rzecz, która, bo tu jest mowa, że to jest artykuł 217 i tak dalej. Proszę Państwa, decyzja jest unijna. Myśmy się zobowiązali, że przestrzegamy. Co mówi nasza konstytucja? Pierwszeństwo stosowania ma prawo unijne. To, że coś jest regulowane, czy jest materią ustawową w Polsce, to nie znaczy, że nie może być przedmiotem umowy międzynarodowej. No proszę Państwa, podam najprostszy przykład. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tak? Czy to jest przekazanie kompetencji? Nie, to są zwykłe ratyfikacje. Więc pokazuje, że tutaj nie ma tego elementu, który by nam mówił, że to jest jakieś przekazanie. Teraz, co się tyczy zaciągania pożyczek na rynkach kapitałowych. Więc znowuż, to Polska, jak tutaj profesor Adamski sam mówił, no, bo przecież Polska nie traci prawa do emisji papierów wartościowych, długu, tak samo jak Polska nie traci kompetencji do ustanawiania podatków, a wszystko jedno, czy od plastiku, czy od czegokolwiek innego, prawda? I teraz proszę zwrócić uwagę, że jak się przywołuje polską ustawę, prawda, dotyczącą pożyczek i poręczeń, to przecież te pożyczki nie są dla polskiego budżetu. To jest Unia. Unia zaciąga pożyczki w imieniu własnym i tylko ona za nie odpowiada. Tam jest potem przepis, który omawiał profesor Bas, prawda, który dotyczy poręczeń, prawda? Ale ta emisja się mieści ogólnie w ramach artykułu 311. Powiem więcej, że emisja w Unii już istnieje, emisja, znaczy zaciąganie pożyczek na rynkach kapitałowych. Bo to jest, proszę Państwa, Europejski Mechanizm Stabilności, to jest Europejski Bank Inwestycyjny, to jest program Instrument Sure, tak? One wszystkie, no, żeby była jasność, bo to czy może, nie wiem, czy słuchają nas specjaliści. Przecież takie organizacje jak Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy i tak dalej, przecież one nie udzielają pożyczek z pieniędzy, które im wpłaciły państwa, tak? Bo by niczego nie ugrały. One wszystkie działają na rynkach kapitałowych i mają na to zezwolenia. I Unia też ma, nikt tego nie kwestionuje. Problem, który się tu pojawia, jest to, że ta wysokość tego zaangażowania na poziomie 750 miliardów jest duża i pojawia się problem spłacenia. I teraz co decyzja przewiduje? Przewiduje dodatkowe źródła zasobów własnych w przyszłości, żeby udało się spłacić te zasoby nadzwyczajne z tego funduszu tylko, bo o to chodzi, prawda? I to przewiduje. I teraz tu jest wyraźnie powiedziane, tam jest wyraźnie ograniczone w artykule 9, jak dalece
jaka jest maksymalna łączna roczna kwota zasobów pieniężnych, o których może wystąpić Unia do jakiegoś państwa. Więc ani państwo polskie nie będzie samo odpowiadać, będą solidarnie, proporcjonalnie do udziału naszego w tej składce, bo my mamy ten ułamek dochodu narodowego jako jeden z tych elementów, prawda? I chcę powiedzieć, że w tej sprawie tego co, o czym profesor Basz mówił Szur, Polska podpisała tam już pewne gwarancje. Więc ja w ogóle, konkludując, nie widzę żadnego przekazania, bo teraz jeszcze jedno pytanie sobie można zadać, bo to się pojawia, bo często w tych dyskusjach mówi się, to podatek jakiś nam narzucają, zabierają i tak dalej. No słusznie powiedział profesor Adamski, to nie są żadne podatki. Proszę Państwa, składka do organizacji, teraz już muszę mówić jak na wykładzie, składka do organizacji międzynarodowej nie jest żadnym podatkiem. Ona może pochodzić z podatków, tak? Ale tutaj jest wyraźnie powiedziane, że to ustawodawstwo kraju, jeżeli Polska odprowadza jakiś procent VAT, to przecież my mamy ustawę o VAT i tak dalej, to po prostu nie jest żaden podatek, to jest składka, bo czym innym jest podatek, czym innym jest składka, a czym innym jest jeszcze opłata, bo opłata to jest coś, za co ja mogę czegoś żądać, prawda? No. Więc to trzeba zacząć rozróżniać i tu nie mamy do czynienia z żadną działalnością podatkową, tu nie dotyczy w ogóle budżetu Polski, tylko budżetu Unii Europejskiej. I tam jest tylko problem odpowiedzialności, których granice są wyznaczone, prawda? Więc tak bym to widział, konkludując. Natomiast podzielając pogląd pana profesora Adamskiego, chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo pan zaczął analizować termin przekazanie, który jest terminem oczywiście z polskiej konstytucji. Ale jak popatrzymy na traktaty europejskie, tam nie ma mowy o żadnym przekazaniu. Tam są, panie profesorze, compétence d'attribution, czyli jest attribution, attribuée, albo principle of conferral. I to jest wielka zasadnicza różnica, bo Polska częściowo przekazuje swoje kompetencje i tu się oczywiście zgadzamy, że to muszą mieć kompetencje prawodawcze. No emisja nie jest żadną prawda, kompetencją prawodawczą. Że to muszą być... Więc to conferral to znaczy część przekazuje tego, co mam, ale wyposażam też, to znaczy powierzam. Conferral to jest powierzenie, czyli coś stwarzam, coś nowego. Tak? I druga rzecz, z którą już nie chcę tylko tak nadmienić, że nie można się zrzec suwerenności. Suwerenność to nie jest coś, co można zrzec się, tylko można kompetencje ograniczyć. Suwerenność funkcjonuje tylko w ramach prawa. To jest pojęcie jakościowe. Więc książkę na ten temat napisałem, więc nie będę robił teraz wykładu, ale to straszenie, no bo to tutaj pewnie ministrowie straszą, że nam suwerenność zabiorą, to jest po prostu, proszę Państwa, można tak zakończyć z takim rosyjskim jest dowcip, że i śmieszno, i straszno. No więc to tak wygląda ta argumentacja, którą mamy z niektórych tych źródeł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. I teraz, gdybyśmy się trzymali kolejności, to był wpis, właściwie nawet w sumie kilka wpisów pana doktora Michała Ziółkowskiego. Panie Michale, czy pan jest z nami i chciałby zabrać głos, czy wystarczy, jak zapoznamy się z tym, co jest napisane? Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry państwu. Ja może nie będę zabierał czasu, ponieważ główną myśl zawarłem w komentarzu. Jedną rzecz tylko chciałbym wyjaśnić. To, co powiedział pan profesor Krantz, jest dla mnie kluczowe, bo cały czas będę utrzymywał, zwłaszcza w kontekście komentarza pani profesor Rozumskiej, że państwa wybór dogmatyczny o tym, jak ustawić artykuł 90, 90, 89, i artykuł, przepis rozdziału 12 jest czysto relatywny.
możemy sobie na gruncie polskiej konstytucji ustawić trzy możliwe, równoległe rozwiązania interpretacyjne. Natomiast to, które wybieramy, zależy od dodatkowych argumentów. Mnie na przykład najbardziej przekonuje argument z praktyki utrwalonej, że ustawodawca w taki określony sposób odczytuje swoją praktykę i swoją kompetencję, czyli argument, który podał profesor Krantz. Natomiast to jest argument, który równie dobrze mógłby zbyć dowolny konstytucjonalista, który przyjdzie i powie, zaraz, ale wybór między 89 a 90 to jest political question, do czego parlament ma prawo, a my jako prawnicy nie jesteśmy w stanie podać pewnych prawniczych kryteriów tego wyboru. Zresztą to świetnie widać po orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, który jest bardzo niekonsekwentny w kwestii artykułu 90. Poza tym pozostawiam Państwa z jeszcze jednym pytaniem. Jak pogodzić preferowaną przez profesora Adamskiego, sugerowaną przez profesor Kustra i teraz widzę profesor Wrozuńską interpretację z 90 z bezwzględnym obowiązkiem stosowania nadrzędności obowiązywania konstytucji? No ciężko jest najzwyczajniej w świecie. To nie jest mój pogląd, żeby było jasne. Dlatego, że mnie bliższy jest ten pogląd, który przed chwilą pan profesor Krantz wyraził. Natomiast ja tylko chcę pokazać Państwu, że to wcale nie jest takie oczywiste, dogmatyczne, a wynika to z tego, że 90 przez wiele lat w orzecznictwie TK po prostu traktowano sytuacyjnie po to, aby rozwiązać konkretny problem w parlamencie, a nie rozczytywano jej, nie odczytywano jej w szerszym kontekście, o którym Państwo wszyscy mówiliście. Tylko tyle, przepraszam, że zająłem tyle czasu. Dziękuję bardzo. Tutaj mogę tylko na usprawiedliwienie Trybunału Konstytucyjnego podać, że Trybunał Konstytucyjny po prostu rozstrzyga sprawę, jaka przed nim zawisła, interpretuje artykuł 90 w takim kontekście, jaki jest. No oczywiście przyjmując także bardziej generalne poglądy. Dziękuję. Oddaję głos panu profesorowi Arturowi Nowakowi Farowi. Proszę bardzo. Pięknie dziękuję panie profesorze. Ja właściwie czuję się trochę zobowiązany do tego, żeby zabrać głos ze względu na to, że ja jestem jednym z autorów ekspertyzy dotyczącej, czy jestem autorem jednej z ekspertyz, które dotyczą tej kwestii, która została przekazana Senatowi. Ja potraktowałem sprawę dosyć krótko tam, ale generalnie stoję na stanowisku, że ma zastosowanie artykuł 89, a nie 90. I można by było zacząć właśnie od tego, że nawiązuje tam do praktyki rozumienia tej granicy pomiędzy 89 a 90, która się już bardzo dobrze ukształtowała. I w moim przekonaniu należy szanować praktykę. Należy szanować pewną tradycję interpretacyjną, która w tym zakresie jest. Natomiast ta drugą kwestią jest to, że ja właściwie już usłyszałem wszystkie argumenty, które bym chciał usłyszeć w odniesieniu do tego wsparcia, tego mojego poglądu, że ma zastosowanie artykuł 89, tylko bym je może troszkę inaczej sformułował. Pewnie raczej mówimy tutaj o pewnych kwestiach formułowań technicznych. Ale bym zaczął od tego, że artykuł 311 traktatu jednak jakby przesądza już sprawę niemal tak jakby rozcinając to tak finalnie w odniesieniu do samych źródeł dochodów własnych Unii Europejskiej, bo on traktatowo zostały przekazane tutaj pewne kompetencje dotyczące możliwości manewrowania i ustanawiania nowych źródeł finansowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej właśnie w tym dokumencie. Więc nie w decyzji, ale dużo wcześniej w traktacie i to przesądza o tym, że znaczna część tej decyzji, taka potencjalnie kontrowersyjna i taka, którą widzi kontrowersyjnie pan profesor Zaleśny, ona tak naprawdę już kontrowersyjna po prostu być nie może.
Druga kwestia to jest kwestia ta, na którą zwracał pan profesor Kranz i pan profesor Barcz szczególną uwagę, czyli to, czy tu ustanowione są jakieś nowe podatki. No nie są. No. Ja uważam, że pan profesor Kranz mógł, chociaż mówił, zarzekał się, że nie chce tak trochę wykładać, ale jednak zauważyć tę sytuację, że właśnie mówimy tutaj nie o ustanowieniu jakichś podatków, tylko o ustanowieniu zasady liczenia składki. Ją widać, jak się zobaczy kwestię, jak jest liczona składka od VAT-u, no to mniej więcej jest tak, że przecież to jest udział w podstawie opodatkowania i nawet czy państwo zbierze należne podatki, czy nie, nie ma to znaczenia. Znaczenie ma tylko i wyłącznie ustalenie, jaki jest ta udział tej masy transakcji, które są podlegają opodatkowaniu VAT w danym kraju w PKB i później ustalenie procentu, który jest udziałem w tym zakresie. Więc czy państwo zbiera podatki, czy nie, nie jest tutaj takie istotne. W odniesieniu do opłaty plastikowej jest dokładnie tak samo. Dlatego, że nie ma tutaj jakiegoś powiązania pomiędzy samym ustaleniem opłaty plastikowej, nazwijmy to podatku, a naliczeniem tutaj części składki, która jest dochodem własnym Unii Europejskiej. I tutaj jeszcze jest ta druga kwestia, a wydaje mi się, że nowym elementem byłoby wprowadzenie artykułu 317 traktatu do tej kwestii emisji długu i ewentualnie tych gwarancji, które państwa członkowskie dają wtedy, kiedy Komisja Europejska uzna, że jest kłopot z finansowaniem, z obsługą tego wyemitowanego długu, bo to jest mniej więcej istota regulacji dotyczącej decyzji. A ten artykuł 317, on ustanawia coś, co może brzmieć enigmatycznie dla osób, które się mniej zajmują zarządzaniem finansami w Unii Europejskiej, ale przecież to jest coś, co dotyczy w ogóle sposobu zarządzania finansami, który jest materią wspólną państw członkowskich i Unii Europejskiej. I w rozwiązaniu decyzji, tym, które zawiera decyzja, nie ma nic nadzwyczajnego. Jest tylko element taki, nazwijmy to, wsparcia i to takiego warunkowego, polegającego właśnie na takim zagwarantowaniu możliwości obsługi tego długu wtedy, kiedy są jakieś poważne problemy z tą kwestią, ale tylko wtedy. Więc krótko mówiąc, nie ma tutaj przekazania kompetencji takiego, które chodzi w artykule 90 i stąd ja wyrażam tutaj bardzo, moim zdaniem, z dużym przekonaniem takim wewnętrznym, pogląd, że jednak ma zastosowanie artykuł 89. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. I teraz jest sytuacja taka w naszej dyskusji, że mam dwa zgłoszenia za pomocą rączki, ale oprócz tego na czacie wypowiadała się pani profesor Anna Wrozumska. I chciałem się zapytać pani profesor, czy z nami jest i czy chciałaby zabrać głos, czy też wystarczy to, co jest na czacie. Aniu? Już. Dzień dobry. Ja na czacie poparłam pana profesora Adamskiego, bo w pełni zgadzam się z tym, co powiedział pan profesor Adamski. I tu wywiązała się między nami dyskusja dotycząca tego, czy artykuł 90 jest wyjątkiem od reguły, czy nie. Więc myślę, że ta kwestia na czacie już została wyjaśniona, to nie będę do tego nawiązywać i tu jeszcze wzbogacona, jak wydaje się, tym, co powiedział pan profesor Ziółkowski, że jeszcze praktyka przemawia za tym, że traktowany jest ten przepis jako wyjątek. Ja chciałabym może jeszcze nawiązać do tego, o czym mówił pan profesor Zaleśny, a mianowicie pan profesor Zaleśny mówił o opłacie cyfrowej. Ja myślę, że też to wyjaśniliśmy już, że sama decyzja nie nakłada żadnej opłaty cyfrowej ani nie odnosi się. I tu chciałabym powiedzieć, że tylko jest jedno odniesienie w decyzji do opłaty cyfrowej, a mianowicie jest o niej mowa w punkcie 8 preambuły. Prawda? Preambuła to jest tylko uzasadnienie decyzji, a nie decyzja, więc nie można traktować czegoś, co jest w preambule,
jako przepis, który przenosi kompetencje, bo nie taka jest rola preambuły. No, w pełni się zgadzam z tym, że jeśli chodzi o tą opłatę recyklingową, że jest to rodzaj określenia składki dla organizacji międzynarodowej i nie ma tutaj różnicy między określeniem części składki, która wywodzi się z podatku VAT, a tej wywodzącej się z opłaty recyklingowej. I zgadzam się również z tymi poglądami, które wyrażał pan profesor bardzo, bardzo dokładnie, pan profesor Bardzi, pan profesor Adamski, że także i upoważnienie komisji do zaciągania pożyczki z tymi wszystkimi elementami zawartymi w tej decyzji, to też nie jest żadne przekazanie kompetencji. I tyle, chyba nic więcej tutaj. Aha, jeszcze chciałam dorzucić do uwag pana profesora, odpowiadając na uwagi pana doktora Ziółkowskiego, a mianowicie, że zawsze zawieranie umowy międzynarodowej to jest problem polityczny. I oczywiście, że może być wybrany artykuł 90 do ratyfikacji tej decyzji właśnie z powodów politycznych, ale prawnie nie ma tutaj żadnych wskazań do tego. Ja uważam, że artykuł 89 ustęp 1 jest wystarczający. Często zawiera się na przykład w drodze tej ratyfikacji z artykułu 89 ustęp 1 umowy, które mogłyby przejść małą ratyfikacją, właśnie tylko dlatego, że to jest ważne dla partnera, żeby one były zawarte w taki szczególnie uroczysty sposób, więc mogłabym wiele przypadków takich wskazać, gdzie jednak może być zastosowane po prostu kryterium polityczne, to political question, o którym mówił pan profesor Ziółkowski. Tak samo w tym przypadku może być tutaj rozwiązanie polityczne zastosowane, ale prawnie nie ma wskazań do tego, żeby artykuł 90 był zastosowany moim zdaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, mamy dwa zgłoszenia i chciałem się zapytać, czy jeszcze ktoś chciał się zgłosić, bo dobrze byłoby ustalić ramę naszej konferencji, pamiętając jeszcze o wypowiedziach panelistów. Więc w międzyczasie proszę... Ja chcę tylko dwa zdania, ale na koniec, krótkie takie. No dobrze, to może na końcu. Proszę uprzejmie w razie czego jeszcze się zgłosić, a ja w międzyczasie oddaję głos panu profesorowi Arturowi Kozłowskiemu z Wrocławia. Mikrofon. Nie słychać. Nie słychać. Pana mikrofon jest wyciszony. Czy teraz słychać? Tak. Chciałbym przedstawić krótki komentarz z perspektywy prawa traktatów do tych kwestii, które zostały poruszone. Ponieważ z perspektywy prawa traktatów wybór odpowiedniego trybu ratyfikacji nie ma większego znaczenia dla związania się państwa w tym przypadku umową międzynarodową przyjmującą postać decyzji. Nawet ta procedura, o której wspomniał pan profesor Adamski, czyli samodzielnej ratyfikacji przez prezydenta, byłaby w stanie wywołać zamierzony skutek. A więc rozważanie z perspektywy prawa traktatów artykułu 89 ustęp 1, 2 czy artykułu 90 to jest kwestia pewnych wyborów. Natomiast dokonanie wyboru zawsze z tej palety będzie oznaczało związanie państwa na poziomie prawa międzynarodowego publicznego. Ale pomyłka co do wyboru, odpowiedniego wskazania odpowiedniej procedury ratyfikowania może pociągać za sobą pewne konsekwencje. Pierwszy zakres tych konsekwencji to jest informacja o tym, w jaki sposób traktujemy tę rzecz, która poddawana jest ratyfikacji. Artykuł 90 oznaczałby tutaj kilka głosów już na to zwracało uwagę. Byłoby to tożsame z informacją, mianowicie taką oto, że uznajemy działanie Unii Europejskiej poprzez wydanie decyzji jako działanie ultra vires
ale chcemy szanować to działanie poprzez nadzwyczajny, ten szczególny tryb ratyfikacji. Więc ten wybór oczywiście może podążać i tą ścieżką, ale byłaby w tym momencie pewna konsekwencja związana z uznaniem, że po stronie Unii Europejskiej w momencie wydawania tej decyzji nie było dość kompetencji, ale oczywiście akceptujemy tę decyzję, tę umowę poprzez ten szczególny tryb ratyfikacji, dokonujemy czegoś na kształt szanowania decyzji czy wzmacniania podstaw, na podstawie których Unia Europejska dokonała tego działania. Wybór któregoś z tych trybów pociąga za sobą ryzyko. Mianowicie ryzyko, które może oznaczać, czy otwierać przestrzeń do rozważania, czy rozważań na temat nieważności takiego działania. Dokłania się konwencja wiedeńska i przesłanki nieważności, a szczególnie artykuł 46. Błąd co do wyboru trybu otwiera przestrzeń do rozważań na temat nieważności działania w sferze prawa traktatów. Artykuł 46 odsyła do naruszenia pewnych reguł prawa wewnętrznego o istotnym znaczeniu z zakresu norm kompetencyjnych, a więc odpowiadałoby to plus minus normom rangi konstytucyjnej, które określają kto, kiedy i w jakim trybie może dokonywać pewnych działań w związku z wyrażeniem zgody w trybie ratyfikacyjnym. Zatem dla związania państwa w sposób skuteczny wybór któregoś z tych ścieżek nie ma większego znaczenia. Każda z tych ścieżek jest w stanie państwo skutecznie związać. Natomiast pomyłka co do wyboru, wskazanie wyboru niewłaściwego w związku czy w zestawieniu z danym stanem faktycznym może otwierać przestrzeń do rozważań na temat nieważności takiego działania z perspektywy zasad reguł prawa traktatu. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Tutaj nie wszystko było dobrze słychać, panie profesorze, i na etapie autoryzacji poprosimy tutaj o uzupełnienie. A teraz oddaję głos pani profesor sędzi Ninie Półtorak, Kraków, Luksemburg. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Kilka kwestii, na które chciałam zwrócić uwagę, już zostało tutaj poruszonych przez moich przedmówców, w związku z tym to już pominę te kwestie, ale wydaje mi się, że to, co jest istotne najbardziej dla mnie w tej dyskusji, to to, co wybrzmiało w opinii pani profesor Kustry i profesora Barcza, a więc to, że odpowiedź na pytanie, czy dochodzi tutaj do przekazania kompetencji, zależy od analizy poszczególnych rozwiązań, które są w tej decyzji Rady. Niektóre to rozwiązania muszą być analizowane w kontekście prawa europejskiego, a więc przez specjalistów znających się na danej dziedzinie i na tym, jakie kompetencje Unia Europejska w danej dziedzinie posiada. Wydaje mi się, że w opinii pana profesora Zaleśnego takiej analizy poszczególnych rozwiązań i w związku z tym możliwości przekazania kompetencji, czy kwestii przekazania kompetencji nie ma. I wręcz, że jest założenie, że do przekazania kompetencji dochodzi bez właśnie tej analizy szczegółowej poszczególnych rozwiązań. I tutaj tylko zwrócę uwagę na to, o czym już mówił profesor Nowak-Far, który mówił o kwestii podatku od plastiku, który w rzeczywistości żadnym podatkiem oczywiście nie jest, jest po prostu sposobem ustalania składki do budżetu unijnego przez państwa członkowskie. Druga kwestia, proszę zwrócić uwagę, że kwestia, czy Unia Europejska może zaciągać pożyczki, o czym już mówił profesor Barcz, po pierwsze mieści się w ramach kompetencji, które wynikają z artykułu 311 traktatu, a po drugie, czy można uznać, że władze polskie mają kompetencje do zaciągania pożyczek w imieniu Unii Europejskiej i mogą te kompetencje przekazać na rzecz Unii Europejskiej? No, to jest dość paradoksalne. Nie możemy stwierdzić, żeby Polska przekazywała kompetencje Unii Europejskiej do zaciągania pożyczek przez Unię Europejską. I w końcu ostatnia kwestia, która wydaje mi się istotna, to jeżeli przyjmiemy takie założenie, że dochodzi tutaj do przekazania kompetencji,
to w istocie przyjmujemy założenie, że Unia Europejska działa poza zakresem swoich kompetencji, to znaczy poza kompetencjami wynikającymi z artykułu 311, który to przepis przecież nie przewiduje, aby Unia Europejska na podstawie tego przepisu, czyli decyzji Rady, mogła uzyskać jakieś nowe kompetencje od państw członkowskich albo przyznać sobie jakiekolwiek nowe kompetencje. Innymi słowy, jeśli uznamy, że dochodzi tutaj do przekazania kompetencji, to trzeba by uznać, że decyzja Rady jest decyzją wydaną ultra vires, niezgodnie z kompetencjami Unii Europejskiej. A więc w ogóle pojawia się pytanie, czy mogłaby ona zostać ratyfikowana bez odpowiedniej analizy tej właśnie kwestii. Więc to pytanie wydaje mi się tutaj bardzo istotne, że ta kwestia związania tego pytania o przekazanie kompetencji właśnie z tym, czy mamy tutaj do czynienia uznaniem przez Unię Europejską istnienia pewnych kompetencji poza zakresem artykułu 311. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, były dwa zgłoszenia, zostało jedno. Nie wiem, czy to drugie zostało celowo wycofane, czy z czegoś innego wynika, ale w każdym razie oddaję głos pani Monice Haczkowskiej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja chciałam króciutko się odnieść tylko do jednej kwestii. Zabrakło mi tutaj w wypowiedziach moich poprzedników. Chciałabym powiedzieć, że się skłaniam tutaj do tego rozwiązania, że ratyfikacja powinna nastąpić jednak w trybie 89 artykułu. Między innymi dlatego, że jak przyjrzymy się pracom Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, to podnoszono, że ten tryb tak zwanej wielkiej ratyfikacji z artykułu 90 ma służyć sytuacjom szczególnym. A co za tym idzie, proszę zwrócić uwagę, że w ustępie trzecim tego artykułu 90 mowa jest o tym, że może być tutaj wyrażenie zgody na przekazanie rozstrzygnięcia tej kwestii w drodze referendum ogólnokrajowego. I to też jakby dodatkowo wzmacnia, niezależnie od tego, że Sejm większością 2/3 głosów i Senat większością 2/3 głosów musi się wypowiedzieć na ten temat, na temat ratyfikacji, ale dodatkowo jeszcze wzmocnieniem tego trybu wielkiej ratyfikacji jest możliwość przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w trybie artykułu 125. Tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Dziękuję bardzo. No nie ma teraz żadnej rączki podniesionej wobec tego, zanim oddam głos. Się zgłaszałem jeszcze. Właśnie, tak. Ale to już, że tak powiem, po znajomości, bez podniesienia rączki. Z tym, że bardzo uprzejmie proszę o zwięzłość, bo jeszcze mamy wystąpienia państwa panelistów. Proszę bardzo. Krótko. Powiem tak, że tu się pojawiła kwestia jedno prawne, drugie polityczne, ultra vires. Znaczy, są dwie perspektywy tego. Jeżeli byśmy uznali, że decyzja Unii jest naruszeniem prawa unijnego, to polska ratyfikacja nie może tego sanować. Koniec, kropka. Z jakim by nie było trybem. Bo jeżeli my uważamy, że Unia narusza prawo, przekracza kompetencje ich, nie nasze. Natomiast jeżeli coś uznamy, że jest sprzeczne z naszą, że ich decyzja narusza naszą konstytucję, to my możemy mieć tylko na końcu dwa wyjścia. Zmienić konstytucję albo wystąpić z Unii. To zresztą było zapisane w wyroku z 2005 roku, bardzo mądra sekwencja. Natomiast teraz jeszcze jedno o ryzyku politycznym, teraz, bo mowa była o tym, jakim trybem to ma być ratyfikowane. Nie będę wchodził teraz w te szczegóły, zauważyłem tylko, że tak, że rząd się nie pali i jeszcze nie sięga do 90, bo oczywisty sposób jest mu to wygodniejsze ze względu na mniejszą mniejszość. Ale proszę Państwa, zwracam teraz uwagę na to, bo tu była mowa, że to jest kwestia polityczna, to my prawna, polityczna. Teraz te kwestie polityczne może być takie ryzyko, że jeżeli politycy sobie przepchną, ja teraz nie wiem co przepchną, ale jeżeli przepchną 90, to teraz jest sytuacja taka z tą sprawą, że obie partie, ta opozycja, te główne i tak dalej, mają w tym jednak interes, żeby ten fundusz doszedł do skutku. Więc
To jest inna sytuacja, a teraz dam Państwu przykład taki, że w 2009 roku jeden z prawników zgłaszał, żeby umowę o tej tarczy antyrakietowej ze Stanami Zjednoczonymi ratyfikować 90. I proszę Państwa, wtedy przy podziale tego plemienia, takie jakie u nas ma miejsce, jest bardzo łatwo się potknąć, bo jeżeli będą precedensy z niewłaściwym stosowaniem 90, to potem inni będą to wykorzystywać i w takim przypadku, jeżeli by przeciwnicy tarczy antyrakietowej i sojuszu ze Stanami mieli większość, to by to wszystko padło, bo by 90 byłaby trudna. Więc pokazuję Państwu, że to jest bardzo ryzykowne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja nie chcę zabierać głosu merytorycznie, bo już jest dosyć późno. Ewentualnie być może coś dopiszę w tym numerze czasopisma. Dosłownie tylko kilka takich spostrzeżeń dotyczących rodzaju argumentów, jakie tutaj się pojawiały, bo to jest bardzo inspirujące. Mianowicie proszę zwrócić uwagę, to były argumenty natury językowej, zarówno jeśli chodzi o prawo polskie z konstytucją na czele, czy prawo unijne i traktaty i decyzja. To były następnie argumenty odwołujące się, że tak powiem, do logiki Unii i prawa unijnego i argumenty natury celowościowej. I wreszcie to były niebagatelne argumenty dotyczące dotychczasowej praktyki ustrojowej. Oczywiście nie można się było liczyć przed naszym seminarium, że osiągniemy tutaj pełną zgodę. Natomiast choćby sam zestaw tych argumentów i to, co z nich wynika, to jest pouczające. Oddaję głos Państwu panelistom. Sądzę w tej samej kolejności, w jakiej Państwo zabierali głos na początku, czyli poproszę pana profesora Zaleśnego. Już mogę zabierać głos? Szanowny panie przewodniczący, panie profesorze, serdecznie dziękuję za możliwość zabrania głosu w ramach podsumowania naszego jakże ważnego, jakże też barwnego i rozbudowanego seminarium. W tej dyskusji podniesiono bardzo wiele różnych wątków i wątki polityczne, i wątki międzynarodowe, i wątki historyczne, także wątki anegdotyczne, czy co kto robił w roku 2014. Ja bym się skupił tylko na tych właśnie wątkach konstytucyjnych, bo one mnie jako jedyne interesują, co też zaznaczałem mi w ramach swojej opinii dzisiaj na samym początku mojego wprowadzenia. Znaczy, patrzę tę kwestię przez pryzmat regulacji konstytucyjnych i właśnie co z nich wynika dla procedury postępowania, czyli właśnie w jakim zakresie ta decyzja Rady odnosi się do kompetencji organów władzy krajowej i właśnie o tym wątku mówiłem. Tutaj pewna odmienność, widziałem, jest zarysowana przede wszystkim między właśnie rozumieniem, czym jest preambuła. Właśnie pojawiały się w tej dyskusji przynajmniej dwie wypowiedzi odnośnie opłaty cyfrowej, że o opłacie cyfrowej padło słowo, cytuję, tak jak to zapisałem, w ogóle nie ma mowy w tejże decyzji, a tylko jest mowa w punkcie 8 preambuły odnośnie uzasadnienia decyzji, a nie jest to treść decyzji. To jest ważny problem natury teoretycznej, problem, który w polskiej doktrynie prawa właśnie konstytucyjnego już kilkadziesiąt lat temu został rozstrzygnięty. Oczywiście mówię o rozważeniach profesora Rozmaryna, czym jest preambuła jako część aktu normatywnego. Natomiast też na temat istoty preambuły powstał też znakomity doktorat na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Właśnie doktorat, który rozbudowuje to, co zarysował przed laty profesor Rozmaryn. Właśnie utrwalone jest to pojęcie w doktrynie prawnego, że preambuła jest częścią aktu normatywnego, że to nie jest jakaś deklaracja, jakieś wprowadzenie, jakaś deklaracja polityczna, która nic nie znaczy. No tutaj w tym zakresie prawo konstytucyjne ma inny punkt widzenia, że preambuła jest częścią aktu normatywnego, częścią integralnego aktu, częścią, z której wynikają wzorce postępowania.
I w tym rozumieniu właśnie mówiłem o opłacie cyfrowej, właśnie, że o niej jest mowa w tej decyzji, tak jak mówiła pani profesor, w punkcie 8 właśnie, i jest mowa o konkretnym terminie, w którym to podatek ma być na rok 2023. To jest ta kwestia pierwsza, w mojej opinii, istotna do podniesienia. Kwestia druga, to jest ta, o której w ogóle nie mówiłem, to jest kwestia tak zwanej opłaty recyklingowej. Rzeczywiście o tym wątku nie mówiłem, bo ten wątek w mojej opinii nie jest istotny w kontekście trybu wyboru postępowania, bo właśnie nie dotyczy tegoż zagadnienia. Bo jak się wczytujemy w decyzję Rady, to właśnie w niej jest mowa wyłącznie o ustanowieniu stawki tejże opłaty. Czyli to mowy nie ma o ustanowieniu samej opłaty recyklingowej, czyli o nowym podatku czy o nowej daninie. Z tego też względu, w mojej opinii, tej mowy nie ma o jakimkolwiek przenoszeniu kompetencji. To jest ta składka. To jest ustalenie po prostu stawki jednolitej dla uczestników stosunków prawnych, a nie utworzenie nowego podatku. Bardzo ważną kwestię tutaj też podniósł pan doktor Michał Żółkowski, o której się toczyła też debata i też o nim mowa była w wystąpieniach poszczególnych panelistów. To jest ten artykuł 90, czym on jest wobec pozostałych trybów wyrażania zgody na ratyfikowanie. Na marginesie też raczej unikam posługiwania się tymi pojęciami ratyfikacja mała, duża, bo one raczej wprowadzają błąd niż cokolwiek wyjaśniają, bo zawsze jest to jedna ratyfikacja przez prezydenta dokonywana. A co się dzieje przed tym aktem, to jest rzecz z punktu widzenia ratyfikacji drugorzędna, rzecz, która poprzedza decyzję, ale nie jest część decyzji. I jak ta rzecz poprzedza, to mówię, nie ma w tym rozumieniu większego znaczenia, o czym właśnie z kolei dokładnie wskazywał pan profesor Kozłowski, właśnie pokazują bardzo precyzyjnie w ujęciu prawa międzynarodowego, prawa traktatu wiedeńskiego właśnie, jakie są konsekwencje tych decyzji i one są właśnie proste, klarowne, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe. A teraz właśnie, czym jest artykuł 90? To właśnie to podzielam to stanowisko, które jest zarysowane, ono jest też powszechnie akceptowane przez znaczną część doktryny prawokrytycznego, że artykuł 90 stwarza właśnie, jest to wyjątkowy tryb postępowania, tryb na szczególne okoliczności przewidziane. Czyli właśnie w tej perspektywie też ja postrzegam artykuł 90 jako coś, co nie dotyczy konsekwencji działania, konsekwencji stosowania przepisów prawa przez organy władzy krajowej, bo to jest artykuł 89, tutaj nie mam wątpliwości, i tak dalej też do końca na kresie praktycznego, ale właśnie, on dotyczy czegoś całkiem innego. Nie stosowania przepisów prawa przez organy władzy krajowej, ale właśnie transferu kompetencji. Natomiast właśnie, jak ten transfer się odbywa, tutaj też dostrzegam pewne odmienności, jeśli chodzi o przebieg naszej dyskusji. Czy to jest to tradycyjne rozumienie, jak ono się odnosi na przykład do pojęcia cesja, na przykład właśnie przeniesienie Alaski na rzecz Stanów Zjednoczonych, czy też współcześnie to pojęcie przeniesienia kompetencji jest inaczej już rozumiane, już nie tak tradycyjnie. I w mojej ocenie już to pojęcie dzisiaj przeniesienia kompetencji w ramach stosunków konstytucyjnych, które zachodzą w świecie współczesnym, i też w ramach czegoś, co się nazywa globalnym konstytucjonalizmem, już nie jest tak rozumiane, jak to się działo w wieku XIX, czy jeszcze na początku wieku XX. I podsumowując, chciałem serdecznie podziękować za te wszystkie pytania, wszystkie uwagi, tak te prawne, te polityczne, jak i te finansowe i inne. Za to Państwa się serdecznie dziękuję, kłaniam się, dziękuję za możliwość zabrania głosu. Dziękuję panie profesorze. I teraz zwracam się do profesora Dariusza Adamskiego. I powstaje pytanie, czy mi mój Teams pozwoli powiedzieć cokolwiek. Postaram się mówić krótko, żeby zmniejszyć to ryzyko, ale ono będzie cały czas istniało. Dwie kwestie, dwie rzeczy chciałbym powiedzieć. Jedna, taka bardzo prawnicza, bym powiedział, językowa, dotycząca konstytucji. Druga, no już chyba nie prawnicza, ale obydwie mam nadzieję przynajmniej, że wykraczające poza
ten jeden przypadek, tak? No bo my się teraz, bym powiedział, emocjonujemy tą sytuacją, ona jest ważna, oczywiście my o tym wiemy, w ten lub inny sposób najprawdopodobniej ona zostanie załatwiona, no ale pewne kwestie, o których my rozmawiamy, pozostaną, prawda? To znaczy jedna rzecz, zakres artykułu 90 na przykład, tak? Jak rozumieć słowo przekazanie? Tu profesor Kranz, prawdę mówiąc, nasunął mi, wspominając o zasadzie przyznania, prawda? Nasunął mi właśnie jeszcze jedną uwagę dotyczącą tego, że chyba w mojej ocenie na pewno byłoby warto rozróżniać właśnie kwestia przyznania, a kwestia przekazania. Bo proszę zwrócić uwagę, w przypadku przyznania kompetencji Unii Europejskiej może to nastąpić na różne sposoby. Może dojść na przykład do podzielenia się kompetencją przez państwo w tym sensie, że można powiedzieć, replikowana jest kompetencja państwa, ale państwo się swoich kompetencji w tym zakresie nie pozbywa. I teraz bazując na tej logice, wydaje mi się nie tylko XIX-wiecznej, prawdę mówiąc, którą państwu jakby próbowałem przekazać, to tak długo jak nie mamy do czynienia z przekazaniem w sensie zrzeczenia, to to przyznanie nie będzie pociągało ze sobą, przyznanie w sensie prawa unijnego, nie będzie pociągało ze sobą wymogów z artykułu 90 i tylko tyle, prawda? Czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia z rzeczywistym zrzeczeniem się kompetencji przez państwo, ograniczenia tych kompetencji, no to jak najbardziej, ale w innych przypadkach moim zdaniem nie. I to jest ta kwestia językowa. Natomiast z tej naszej dyskusji na czacie wypłynęła jeszcze jedna myśl, z którą chciałbym się z Państwem podzielić, bo oczywiście no, konstytucja w każdym przypadku jest fundamentem umowy społecznej. Tak, tu się od aksjologii nie ucieknie, nie ma co nawet próbować. To nawet nie ma żadnego sensu. I oczywiście ta interpretacja i artykułu 89, 90 i całej reszty konstytucji oparta jest na pewnym rozumieniu tego, jakie społeczeństwo chcielibyśmy, żeby no, istniało. Oczywiście można przyjąć inne założenia aksjologiczne, nie wiem, jakaś tam ochrona narodowej supremacji, powiedzmy, tak? No ja zakładam, że jest grupa osób wpływowych również w tym kraju, która ten narodowy supremacjonizm chciałaby uczynić fundamentem konstytucjonalizmu. Oczywiście powstaje wtedy pytanie, co nam historia mówi na temat tego, czy społeczeństwo oparte na takim fundamencie, do czego jest zdolne i na ile będzie szczęśliwe, mówiąc krótko. Dlatego no, ja bym sugerował właśnie tutaj, na czacie to robiłem, że ta otwartość na integrację europejską w naszym przypadku przynajmniej sprawdzała się do tej pory po prostu bardziej niż inne założenie. Natomiast, ponieważ ja mam taką tendencję, że tak powiem, żeby na samym końcu nie mówić czegoś bardzo optymistycznego, to powiem jak zwykle coś mniej optymistycznego, bo muszę przyznać, że dla mnie od pierwszej chwili, kiedy usłyszałem nazwę tego programu pożyczkowego, zrobiło się smutno, no bo to Next Generation EU, tak? Następna generacja Unii Europejskiej oparta na długu. To jakby to jest smutne. Trzeba przyznać, że następna generacja będzie musiała tak naprawdę spłacać ten dług. No a każdy system, który chce się rozwijać, raczej nie powinien być na tym zbudowany. Nie da się też ukryć, że zarówno Grecy, jak i Włosi, jak i Hiszpanie będą mieli problem ze spłaceniem tych pożyczek, że tak powiem, tak? To znaczy z wygenerowaniem dochodu, który będzie pozwalał Unii Europejskiej na spłatę tych pożyczek. Mam wrażenie, że bank centralny we Frankfurcie będzie musiał skupić bardzo dużo długu krajowego, żeby Unia Europejska była w stanie cokolwiek tutaj spłacać, więc inżynieria finansowa będzie miała miejsce na dużą skalę. Też mam wrażenie, że lepiej by było, jakby Unia Europejska oparta była na trochę innych fundamentach, ale to jest zupełnie niezależne od naszej, bym powiedział, doktryny konstytucyjnej i od tego, jak my powinniśmy artykuł 89 czy 90 interpretować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i oddaję głos pani profesor Aleksandra Kusztra-Rogatka. Dziękuję bardzo. Wszystkie wystąpienia były dla mnie bardzo inspirujące i też cieszę się, że ta dyskusja była tak ożywiona. A ja bym chciała się odnieść do paru kwestii, które podnosili albo paneliści, albo były podnoszone w
dyskusji, ale może rozpocznę od pewnej takiej myśli, która mi się nasunęła w momencie, kiedy czytałam czat, tak, i szczególnie tą dyskusję z Michałem Ziółkowskim, zresztą fascynującą, ale tak sobie pomyślałam, że artykuł 90 jako ta tak zwana nasza klauzula integracyjna w Konstytucji został przecież sformułowany po to, żeby nam umożliwić coś, a nie uniemożliwić, tak? To jest w Konstytucji narzędzie do bycia w organizacji międzynarodowej, ponadnarodowej, do funkcjonowania w niej, więc nie powinniśmy z niego robić narzędzia, które będzie nam to ograniczać. A jeżeli zaczniemy postrzegać artykuł 90 jako taki artykuł niewyjątkowy w tym sensie, no to może się okazać, że to może być narzędzie, które będzie nam coś uniemożliwiać, czyli będziemy go w jakiś sposób nadużywać. Na pewno należy za każdym razem analizować dokładnie, czy następuje przekazanie kompetencji, czy nie następuje. Broń Boże, nie. Chciałabym, żeby moje wystąpienie było odczytane jako, można powiedzieć, takie zignorowanie tego problemu. Ale akurat w tym kontekście, w kontekście sprawy o decyzji o zasobach własnych, wydaje mi się, że ostatnie słowo powinni mieć przedstawiciele prawa Unii Europejskiej. To też i jeszcze jedna taka uwaga ogólna. Myślę, że znajdujemy się w zupełnie innym momencie niż wtedy, kiedy następowała akcesja Polski do Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że część tych teoretycznych rozważań, no one pozostają aktualne, ale musimy je trochę inaczej odczytywać i wydaje mi się, że należy do nich dodawać nowe kwestie. Chociażby dzisiejsza dyskusja i później przełożenie tego na poziom już decyzji politycznych sprawi, że będziemy mieć kolejny element układanki. I ta układanka moim zdaniem polityczno-ustrojowo-prawna wygląda zupełnie inaczej niż w latach 2000. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia politycznej sytuacji Polski, ale to jest kwestia rozwoju prawnego, ustrojowego Unii Europejskiej. I to jest też kwestia oczywiście problemów politycznych na poziomie samej Unii Europejskiej. I jeszcze kilka takich uwag. Ja bym uważała z tym pojęciem z używaniem słowa cesja, dlatego że z tego co pamiętam, to już w pracy profesora Wojtyczka było podkreślenie, żeby odchodzić jednak od korzystania z tego słowa, czy używania słowa cesja w odniesieniu do przekazywania kompetencji. Ale to są kwestie, myślę, czysto językowe, ważne, ale jednak językowe. Chciałabym się podkreślić, że zgadzam się z profesorem Krancem odnośnie tych politycznych konsekwencji, tak? I jest trochę innego punktu widzenia spojrzeć, co się stało z procedurą referendalną, która w różnych państwach była przewidywana, u nas też jest przewidywana i na początku korzystaliśmy z niej, a teraz można powiedzieć, że nie wierzę, że politycy zdecydowaliby się na procedurę referendalną w tym momencie, którą przewiduję jako jedną z dwóch alternatyw artykuł 90, bo jest to po prostu przy aktualnych nastrojach społecznych to jest nieprzewidywalne. Tak już nam pokazał traktat z Lizbony, problemy z ratyfikacją traktatu z Lizbony w różnych państwach, że, a już nie mówię o poprzednim traktacie konstytucyjnym, że jest to procedura nieprzewidywalna po prostu. I chyba ostatnia uwaga. Zgadzam się z panem profesorem Barczem, że tak, że ta decyzja FTK o ewentualnym
przedstawieniu pytania prejudycjalnego nie jest wcale najbardziej realnym scenariuszem. Zresztą, gdy czytałam głosy ekspertów niemieckich, to tam przeważa moim zdaniem bardzo spokojny ton, taki ton uspokajający raczej niż jeszcze podgrzewający emocje. Ale chciałabym też dodać, że w odniesieniu do Niemiec i do tych relacji właśnie między rządem a parlamentem, to myślę, że istotnym kontekstem jest federacyjna struktura państwa niemieckiego i to, że jednak tam bardzo jasno są określony jest podział kompetencji, po pierwsze pomiędzy federacją a poszczególne landy, ale po drugie też pomiędzy samymi organami federacji. To jest na poziomie ustawowym, wydaje mi się, zdecydowanie mocniej rozpisane, o tak bym powiedziała, niż w Polsce, więc być może to jest też jakaś, że tak powiem, forma, tak jak pan profesor powiedział, jakiś wzór, który moglibyśmy wziąć pod uwagę przy ewentualnych właśnie dalszych problemach, jeżeli chodzi o kwestię przede wszystkim kompetencji Sejmu. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu i przede wszystkim za zaproszenie mnie do zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję i oddaję głos panu profesorowi Janowi Barczowi. Proszę bardzo. Już czekam tylko na znak. Już proszę można? Proszę od razu mówić, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Więc proszę państwa, przede wszystkim bardzo jestem wdzięczny pani profesor Kustra-Rogatce, że przypomniała, że klauzule integracyjne zawarte w Konstytucji, które my nazywamy też Europejskim Aktem Integracyjnym, mają główne przesłanie polegające na tym, że powinny być przyjazne procesowi integracji europejskiej. Już mało kto pamięta, pewnie pan profesor Biernat pamięta, że Trybunał Konstytucyjny podniósł tę zasadę do rangi zasady konstytucyjnej w wyroku, jak dobrze pamiętam, z 2003 roku, jeszcze przed naszym przystąpieniem do Unii jeszcze. Kiedy się borykał z kwestią ustawy, jak dobrze pamiętam, o przeprowadzaniu referendum ogólnokrajowego, ale wyraźnie powiedział, że jest to zasada konstytucyjna, przyjazne nastawienie do procesu integracji europejskiej. Warto o tym pamiętać i to przypominać. Po drugie, jak nawiązałem do wypowiedzi pani profesor, to jeszcze krótko na temat tego, co się może stać w Republice Federalnej Niemiec. To oczywiście trudno przesądzić, ale niemiecki Trybunał Konstytucyjny działa racjonalnie. Przynajmniej w 2012 roku działał racjonalnie. I można zakładać, że tak będzie i tym razem, dlatego że tutaj gra jest naprawdę bardzo poważna. Ona jest na miarę EMS-u, bo EMS ma podobno siłę kredytową, jak będzie miał ten fundusz. Ale oczywiście są różnego rodzaju uwarunkowania, o którym ja wspomniałem, nawiązując do komentarzy do wyroku sprzed roku. Niepokojące jest też to, że jest napięcie między rządem a sądem konstytucyjnym, które jest w pewnym sensie normalne, ale niektórzy na przykład złośliwie odnotowali, że porozumienie niemiecko-francuskie właśnie w tej sprawie tego funduszu było takim psztyczkiem w stosunku do niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego po tym wyroku z 5 maja 2020 roku. W każdym razie, abstrahując od tych uwarunkowań politycznych, na pewno sposób działania niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego będzie zasługiwał na uwagę. To jest moja pierwsza refleksja. Druga, jestem bardzo wdzięczny organizatorom i panu profesorowi Biernatowi, że odpolitycznili naszą dyskusję. Tylko zadaniem naszym było skoncentrowanie się na problemach prawnych. Niech politycy martwią się o politykę, trzymając się ram prawnych. Jak wiemy, przywyczyniają różne, w cudzysłowie mówiąc, zabawne rzeczy. Pani profesor też wspomniała o
już zapomnianym przebiegu procedury ratyfikacji traktatu z Lizbony. Tam się kłócono z kolei o formę, która miała być stosowana w ramach artykułu 90. Teraz możemy powiedzieć, że było to dosyć zabawne. Wówczas wcale zabawne nie było, więc zakładam, że tego typu, w cudzysłowie mówiąc, zabawne gry będą i obecnie prowadzone. Ale naszym zadaniem było przeprowadzanie solidnej analizy prawnej. My mamy bardzo dobry punkt wyjścia i dla mnie to był, że tak powiem, kanon. To jest wyrok z 2013 roku Trybunału Konstytucyjnego, który doprecyzował większość spraw, które dzisiaj były poruszane, jeśli chodzi o interpretację artykułu 90. I trzeba dbać, żeby ta praktyka, niezależnie od konstelacji politycznych, była utrzymywana, dlatego że w grę w przyszłości i obecnie wchodzi stabilność państwa w relacjach międzynarodowych. Dlatego, że nadużywanie artykułu 90 z intencjami politycznymi może zdestabilizować stosunki traktatowe. To o tym profesor Krant częściowo mówił, ale w zależności od no, w każdym bądź razie trzeba dbać o dobrą praktykę konstytucyjną w tej dziedzinie. Jeśli chodzi, proszę państwa, o mój ten główny tenor wystąpienia, no to ja poszedłem tym tropem, o którym wspomniała pani profesor Półtorak, czyli jako ktoś, kto zajmuje się prawem międzynarodowym, prawem unijnym, najpierw popatrzyłem, jaki jest zakres kompetencji Unii Europejskiej w tych dziedzinach i czy decyzja w sprawie zasobów własnych i jeszcze raz przypominam rozporządzenie w sprawie instrumentu Unii Europejskiej mieści się w ramach kompetencji Unii Europejskiej. Muszę powiedzieć, że też po dzisiejszej dyskusji nie widzę powodów, żeby zmieniać swoją ocenę, że oba te akty mieszczą się w zakresie kompetencji Unii. Czyli inaczej mówiąc, że będą spełnione ze względu na ich treść przesłanki ustępu 1 artykułu 89. Jeżeli byłoby to podważane, i tu ponownie wracam do rozporządzenia, które ustanowiło rok temu program SIR, no to wtedy do dyspozycji stała cała paleta skarg. Mogły państwa, instytucje podważać legalność tego rozporządzenia. Można było w inny sposób w procedurach przed Trybunałem Sprawiedliwości się dobierać do tego rozporządzenia i nikt tego nie zrobił. Mimo że formuła od strony prawnej jest identyczna, czyli uznano, że artykuł 122 pokrywa swoimi kompetencjami taką możliwość działania. I jeszcze krótko wspomnę o tym, bo to się pojawiło w dyskusji, decyzja, jaka została podjęta na podstawie artykułu 48 ustęp 6, zmieniająca artykuł 136. No ona była jednak, problem był różny, dlatego że ja nie miałem problemu z interpretacją tej decyzji. Dlaczego? Dlatego, że ustęp 6 artykułu 48 jasno mówi, że taka decyzja nie może rozszerzać kompetencji Unii. Punkt. I to, czym się zajmował Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Pringle, to zajmował się badaniem przestrzegania procedury przyjęcia tej decyzji. Przy okazji precyzując różne ciekawe aspekty, w tym również przy okazji precyzując przestrzeganie zasady lojalności w przypadku podejmowania przez część państw członkowskich środków międzyrządowych, no czyli dwóch znanych umów międzynarodowych powiązanych przede wszystkim z reformą strefy euro. Ale musimy o tym pamiętać, że w tym przypadku nikt rozporządzenia tego wspomnianego przeze mnie nie wzruszał. Gdyby były wątpliwości co do decyzji, o której dyskutowaliśmy, no to tutaj głos należy, bo to jest akt prawa pierwotnego, należy do państw członkowskich. Mogę oczywiście nie ratyfikować albo narzucić procedurę taką, która utrudni ratyfikację. I jeszcze ostatnia uwaga dotycząca wypowiedzi pana profesora Kranca, i po części pana profesora Adamskiego, żeby wnieść coś pozytywnego. Bo można oczywiście zakładać, tak jak pan profesor Adamski zasadnie twierdził, że
Unia wkracza teraz i kolejna generacja będzie miała Unię obciążoną długami, ale może być też inaczej. Ja muszę powiedzieć, że w instytucjach i w znacznej części ekspertów jest podejście bardziej pozytywne, zakładające, że nowe źródła zasobów własnych wystarczą nie tylko na to, by pokryć granty, ale mogą wystarczyć też na to, by pokryć tą część, w której udzielane będą pożyczki, No, proszę Państwa, trochę optymizmu na koniec naszej dyskusji powinniśmy mieć. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wzmagając ten optymistyczny wątek, chciałem przypomnieć, że dzisiaj jest Dzień Kosmonauty. Dzisiaj jest 60. rocznica lotu Gagarina. Oczywiście tylko profesor Barcz i ja i może profesor Krantz pamiętamy te czasy, reszta. Potem wytłumaczę młodzieży, kto to był Gagarin w ogóle. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest, proszę Państwa, taka. Mam kilka takich drobnych uwag różnej natury. Mianowicie profesor Krantz dał nam tutaj, zrobił dla nas prasówkę czy bibliografię właściwie na czacie tej podstawowej literatury. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę Państwa na niezwykle przydatny komentarz do artykułu 90 w komentarzu tym wielkim dwutomowym do Konstytucji pod redakcją profesora Safiana. Tam artykuł 90 opracował Maciej Szpunar, profesor Maciej Szpunar, i to jest niezwykle ciekawe, ponieważ tam dokonanych jest mnóstwo takich rozgraniczeń, które pozwalają nam zobaczyć artykuł 90 rzeczywiście w kontekście różnych konstelacji, jakie się pojawiają i niektóre, że tak powiem, podpadają pod artykuł 90, niektóre nie. Na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, to się pojawiało tutaj w kilku wystąpieniach, mianowicie do tego, co się dzieje w decyzji z 14 grudnia, bardzo pasuje taka koncepcja, która pojawiła się w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego kilka lat temu, mianowicie pojęcie aktualizacji kompetencji. Otóż można wykazać, że na przykład ta kwestia tego podatku czy opłaty plastikowej to jest aktualizacja kompetencji, która już jest zapisana w traktacie, bo ponieważ powiada się, że w artykule 311, że w takiej decyzji można ustanawiać nowe lub uchylać istniejące kategorie zasobów własnych. Więc to nie jest nowa kompetencja, tylko aktualizacja kompetencji już przewidzianej w traktacie. Więc to mi się wydaje tutaj szczególnie takie przydatne. Jeśli chodzi o tą kontrowersyjną kwestię uwspólnotowienia długu, no to duże znaczenie mają te argumenty, które się pojawiły w naszej dyskusji, wykazujące, że tutaj no nie jest to całkiem nowe rozwiązanie, bo już stosowano niektóre dawno, a niektóre niedawno w tej konstrukcji SUR czy SUR, jakkolwiek to można po polsku wymówić. Wreszcie, jeśli chodzi o Niemcy, tutaj niewiele chciałbym dodawać do wypowiedzi profesora Barcza, ale ponieważ no, niewątpliwie może tak być, że to, co się działo, będzie działo w Polsce, pozostanie w jakimś związku z tym, co się będzie działo w Niemczech, choćby w tym względzie, że na przykład politycy powiedzą, nie ma się co spieszyć, bo i tak nie będziemy ostatni. Prawda? Otóż trzeba powiedzieć, że trudno przewidzieć, kiedy to rozstrzygnięcie nas interesujące, czyli ewentualna zgoda na ratyfikację przez podpis tej ustawy ratyfikacyjnej przez prezydenta niemieckiego zapadnie. To może być całkiem niedługo, a to może być grubo później. Mianowicie ten Hängebeschluss, jak poucza literatura niemiecka, może zostać uchylony stosunkowo szybko, a w każdym razie grubo przed zakończeniem, przed rozstrzygnięciem w sprawie głównej. Tam nawiasem mówiąc jest wniosek o
postępowanie przyspieszone, czyli nawet to postępowanie główne będzie trwało krócej. Ale gdyby rzeczywiście zdecydowano się na pytanie do Trybunału Sprawiedliwości, no to, to wtedy by się to dosyć istotnie przedłużyło, no z wielkimi konsekwencjami dla całej Unii Europejskiej. Proszę Państwa, i to tyle. Może tylko powiem, że na czacie pojawił się wpis pani dyrektor Szawłowskiej, żeby w sprawie autoryzacji i w ogóle jakichś namiarów porozumiewać się z panią redaktor Anną Popławską, redaktorką EPS-u. To jest adres anna.poplawska@wolterskluwer.com. Także tam będziemy czekać na Państwa, tam będzie kontakt z Państwem. Procedura będzie teraz taka, że specjalna firma przetłumaczy, to właściwie no, przepisze jakby naszą debatę i zobaczymy, co z tego w sumie wyjdzie, na ile to będzie zrozumiałe, na ile będzie potrzebne skontaktowanie się bardziej szczegółowe z autorami. Czy pani dyrektor chciałaby jeszcze coś do tego dodać? Czy już jest wszystko powiedziane? Nie, myślę, że chyba wszystko jest powiedziane. Ja tylko chciałam prosić, ponieważ nie wyświetlił mi się kontakt do pana profesora, w tej chwili nie pamiętam nazwiska, z Wrocławia, ale napisałam do niego. Aha, pan profesor, może do pana profesora Artura Kozłowskiego, tak? Tak. Mamy. Oczywiście te adresy. Także chyba wszystkie będziemy mieć. Proszę Państwa, no chciałem bardzo podziękować. Nie wiedzieliśmy my organizatorzy, jakie będzie zainteresowanie tą konferencją, czy zgłosi się kilka osób. Zgłosiło się dosyć wiele. W porywach było nas ponad 100 osób. Były czaty, były też dodatkowe maile do mnie, na które oczywiście odpowiem. Serdecznie dziękuję i dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, do widzenia. Dziękuję uprzejmie, dobranoc Państwu. Dziękuję bardzo, dobranoc.